Live. Hejo. Live. Po raz kolejny. Witajcie, witajcie serdecznie. Zaczynamy nowy cykl, chciałem wam powiedzieć. Poniedziałki, poniedziałek pod palmami. Padliśmy na fantastyczny pomysł razem z Katarzyną. Tak myślimy, że będzie fantastyczny. I słuchajcie, zaczynamy dzisiaj, godzina 18:30, część pierwsza. Dzisiaj mamy fajnego gościa. Dzisiaj mamy specjalnego gościa w naszym programie. Tomasz Micherda od kelnera do milionera. Dokładnie. I witaj bardzo serdecznie, Tomaszu. Witamy w ogóle wszystkich oglądających. Witajcie. Kasiu, przedstaw się i przywitaj się. Cześć wszystkim. Katarzyna z tej strony, Katarzyna z Karaibów, Życie pod palmami. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, witam wszystkich. Witajcie. Witaj, Kasiu. Witaj, Tomku. Cześć, cześć, witam was wszystkich. Jestem Tomek od kelnera do milionera.pl. Heja. No, dokładnie, dokładnie. Także słuchajcie, robimy dzisiaj rzecz premierową, bo łączymy się jakby w trójkę. Postanowiliśmy z Katarzyną, że zrobimy taki talk show, czyli będziemy zapraszać fajnych ludzi, którzy działają głównie online, budują biznesy online, działają marketingowo, mocno w internecie, tak jak my, i żeby dawać przede wszystkim wam nową wiedzę, świeżą wiedzę, otwierać oczy, uszy, być może na to, co ciekawe, co warte zobaczenia i nauczenia się czegoś nowego, także jeżeli jesteście z nami, napiszcie w czacie, kochani, skąd do nas piszecie, i Tomek, mam pierwsze pytanie do ciebie. Jasne. Przede wszystkim, skąd do nas nadajesz w tym momencie? W ogóle, czy normalnie byłbym jedynym gościem z Polski, aczkolwiek chyba w tej chwili jesteś w Polsce, co? Tak. Kasia jest z Karaibów, ja jestem z Krakowa na co dzień i nadaję dla was z Polski, z Krakowa. Okej, super. Katarzyna, ty jesteś na Karaibach cały czas, tak? Ja jestem na Karaibach. A teraz nic się nie zmieniło. Pomyśl o tym, Katarzyna z Karaibów, Kevin z Kanarów i kelner z Krakowa. Czy to jest przypadek? Ja do tej pory myślałem o 4K tylko, a tutaj się okazuje, że jest 6K? Nie wierzę. Coś mi się wydaje, że zaczniemy mieć teraz trzech prowadzących i będziemy zatrudniać czwartego gościa. Szczęśliwa literka. Słuchajcie, to nie jest żaden Ku Klux Klan, to na pewno, ale tak się składa, że wszyscy, którzy, nie wiem, Karaiby, Kanary, Kraków, w ogóle wow, super, mega. Słuchajcie, ja dzisiaj w roli bardziej takiego moderatora prowadzącego, bo Tomasz i Katarzyna mają dużo do powiedzenia, więc dam im trochę pogadać i będę wrzucał czasem swoje 3 grosze. Jeżeli oglądacie nas już od jakiegoś czasu i chcielibyście, żeby było tego więcej, to udostępnijcie oczywiście tego live'a, możecie to zrobić w tym momencie, i zaczynamy. Tomku, opowiedz trochę o sobie, bo jestem bardzo ciekaw, czym się zajmujesz i co robisz. Już wam mówię. Więc tak, cześć jeszcze raz wszystkim, którzy mnie nie znają. Czym się zajmuję? Ja w ogóle jestem z Krakowa. Pracuję teraz jako menadżer w restauracji i od jakiegoś czasu zajmuję się wydawaniem książek na Amazonie. Od dłuższego czasu. To jest taka moja wielka pasja i biznes online, co nas wszystkich łączy chyba, tak? Mniej lub bardziej. Wszyscy pracujemy online. Ja mam książkę na Amazonie też. Tak? O. Tak. No to podziel się linkiem może teraz, no nie? I tak, troszeczkę o mnie może, tak w skrócie, bo pewnie mnie może nie znacie. My też się w sumie poznajemy dopiero. Dokładnie. Ja, no dzisiaj ogólnie chciałbym wam powiedzieć o mojej historii, gdzie 5 lat temu byłem w takiej sytuacji życiowej troszeczkę, no nie najlepszej, tak jak wiadomo, wielu z nas pewnie gdzieś tam w życiu mieliśmy swoje chwile gorsze i przeprowadziłem się do Krakowa, postanowiłem zmienić swoje życie całkowicie. Wybrałem miasto bardzo blisko mojego miasta zamieszkania, bo pochodzę z Oświęcimia w ogóle. Jest to takie małe miasteczko, nie wiem czy znacie, takie bardzo smutne, szare, zaraz koło Krakowa, który słynie wiadomo z czego, takie bardzo niesławne i byłem bardzo niezadowolony ze swojego życia gdzieś tam, które cała moja rodzina pracowała po fabrykach, miasto było szare i no życie nie było fajne. Postanowiłem się po prostu przeprowadzić do fajnego, kolorowego miasta i poszukać swojego szczęścia. Jak się okazało, trafiłem do wspaniałego miejsca, którym była restauracja, gdzie kiedyś pracowałem na początku jako kierowca skutera jeszcze 5 lat temu
I było to bardzo fajną pracą. Poznałem wiele osób. I następnie zostałem tam kelnerem, tak? Bo od tego jakby się wywodzi moja nazwa, mojego bloga, od kelnera do milionera. I byłem tam przez kilka lat kelnerem. I jak się okazało, ta ucieczka z tego miasta mojego rodzinnego, gdzie byłem niezadowolony, z tej szarości, gdzie wszyscy gdzieś stawali o 6 rano i po prostu jechali do tych fabryk, gdzieś tam do biur i byli niezadowoleni z życia często. Ja też tego doświadczyłem kiedyś. I odnalazłem się po prostu jakiś czas później, jak zaryzykowałem, po prostu rzuciłem wszystko w samym centrum Krakowa, gdzie życie było kolorowe, gdzie ludzie byli wspaniali z całego świata. Poczułem się, jakbym był za granicą, dosłownie 60 kilometrów od swojego domu, tak? I tu tak przy okazji chciałbym właśnie zaznaczyć dla ludzi, którzy gdzieś tam się może boją, chcieliby gdzieś wyjechać daleko, no może warto poszukać nawet blisko siebie, tak? Ale no i potem się potoczyło. Zostałem menadżerem tej restauracji i zainteresowałem się bardzo też 2 lata temu biznesem na Amazonie. I do dzisiaj mam naprawdę kilkaset produktów i gdzieś tam bardzo pracuję nad Amazonem. I no coraz bardziej się zacząłem jakby w ten internet bardzo pochłaniać, tak? Otworzyłem swojego bloga pod koniec zeszłego roku i jak się teraz patrzę na siebie, po 5 latach jestem innym człowiekiem, tak? Przeprowadzę dosłownie parę kilometrów od swojego miasta. Okej. Nie wiem, jeśli chciałbyś dopytać jakieś szczegóły, bo nie wiem, co może interesować tutaj widzów, jak myślisz? Dokładnie. No ja ci zaraz powiem, co przede wszystkim jakby właśnie naszą społeczność interesuje, to wydaje mi się, że głównie to, jak się wyrwać z etatu, który tobie jakby nie pasuje, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, wiele osób chce działać online, czyli to są głównie te tematy, czyli pracować sobie z domu albo z każdego miejsca na świecie. To jest druga bardzo ciekawa sprawa dla nas wszystkich i wydaje mi się, że taka rzecz, o której wszyscy zapominają, to jest mindset. Co musi się zadziać w twojej głowie, żebyś nagle stał się tym, kim zawsze chciałeś być, czy chcesz być, bo wiele osób jakby, no tutaj największy ma problem, nie? Żeby wiesz, trzeba zmienić w głowę najpierw, nie? Wydaje mi się. Oj tak, bo mi się zaczęło pierwsze, pamiętam jakieś 5 lat temu od książki motywacyjnej, do dzisiaj nie pamiętam tytułu, ale to była super książka, gdzie była historia pewnego młodzieńca, który nie wiedział, co ze swoim życiem robić, tak ogólnie, tak? Taka, wiadomo, uproszczona historia. I on tam poznał takiego milionera, który tam róże uprawiał w ogrodzie, i on mu tam udzielał lekcji. I to była taka pierwsza moja książka motywacyjna. To był audiobook, bo ja w ogóle jej słuchałem po operacji wzroku, bo nie mogłem nawet widzieć na oczy, pamiętam. I od tego się zaczęło. Tak? Zaczęło się od książek, które zaczęły nastawiać mnie bardzo tak fajnie. Pokazały mi, że mogę więcej, tak? Że to, że gdzieś tam jestem w jakimś etapie życia nieszczęśliwym, pokazały mi, że coś mogę, że coś tam jest innego. I zarazem oczywiście gdzieś ta niewygoda mnie zmotywowała, żeby się pchnąć w kierunku tego lepszego świata, innego, ciekawszego, tak? Bo mówisz o biznesie online, tak, że wiele osób chciałoby ten biznes online prowadzić, tak, jest to taki wyznacznik takiego stylu życia, tak, fajnego, ludzie się nim fascynują i słusznie, ale na początku może warto sobie nawet poszukać lepszej pracy, tak, nie trzeba od razu rzucać wszystkiego i jechać na drugi koniec świata, owszem, można i czemu nie, ale można sobie na przykład zmienić miejsce zamieszkania, poszukać ciekawszych ludzi, którzy są naprawdę blisko czasami. Nie trzeba tego robić tak drastycznie i warto, tak? Warto zaryzykować troszeczkę, pchnąć się w kierunku takim ciekawszego życia, tak? Bo jest dużo miejsc, gdzie życie jest ciekawsze, bardziej kolorowe, gdzie są fajni ludzie, fajnie nastawieni i oni są wszędzie, tak? Tylko wystarczy się z tego środowiska wyrwać, które czasami nas bardzo, jakby nawet nie daje nam dojść do głosu, tak? Temu, że chcemy coś zmienić. Jeżeli jesteśmy otoczeni, na przykład cała nasza rodzina, załóżmy, pracuje w jakimś tam aspekcie, tak? Życia, coś robi, nasi znajomi, to my tak wcale nie musimy, ale my o tym nie wiemy. To się wydaje niemożliwe od tego uciec. Okej. Katarzyno. Komentarz twój do tego, dokładnie. Co sądzisz o tym, co powiedzieliśmy do tej pory? No właśnie, słuchaj, mnie zafascynowała w ogóle twoja historia, Tomek, bo ty napisałeś jakiś komentarz na moim YouTubie, co znowu kolejny raz wszystkim będę o tym truć chyba w każdym naszym live'ie. Jak chcecie coś komuś powiedzieć, to naprawdę nie bójcie się, piszcie, róbcie, piszcie komentarze, nie wiem, wysyłajcie to ludziom, rozmawiajcie, komunikujcie się z ludźmi. Bo tylko przez to tak naprawdę nawiązujemy nowe znajomości i szukamy sobie tego swojego lepszego otoczenia. Zobaczcie, gdyby Tomek nie napisał komentarza pod moim wideo, gdybym ja nie zajrzała na jego profil, gdybym nie zobaczyła, kim on jest, nie zobaczyła, co on robi, to też nigdy byśmy tego live'a nie nagrywali w tym momencie, tak? Nigdy byśmy się nie dowiedzieli tylu ciekawych rzeczy o sobie. I wy byście nie poznali też Tomka może nigdy. No mnie zafascynowało to, że właśnie twoja historia jest bardzo podobna do naszych, czy do mojej przynajmniej, tylko no właśnie, ty nie wyjechałeś na Karaiby, nie? Tylko wyjechałeś dosłownie parę kilometrów dalej, ruszyłeś tyłek, jak to sam opowiedziałeś i
No i zobacz, i poukładałeś to wszystko w ciągu kilku lat. Oczywiście to był pewnie bardzo, bardzo owocny proces dla ciebie, no bo sam mówisz, że to się tak zmieniło, że aż ciężko uwierzyć. Ale znowu, to jest to, czasami wystarczy zrobić pierwszy krok, tak, i się otworzyć na świat i zacząć dostrzegać te możliwości, a nie mówić, że no gdybym był na Karaibach, to bym żył szczęśliwy. Nie, te, dosłownie, jak patrzymy właśnie gdzieś daleko i na to, co robi ktoś, a nie na to, co my, czego my faktycznie chcemy, to bardzo łatwo jest właśnie widzieć te wszystkie przeszkody, te wszystkie problemy nawarstwiające się, a wystarczy, że spojrzymy, rozejrzymy się dosłownie dookoła siebie, stwierdzimy, co mogę wykorzystać, co mam, może mam fenomenalne miasto, które się rozwija, typu Kraków, typu Poznań, typu nie wiem co tam, no Warszawa może mniej jest zachęcająca, zapraszająca, bo jest już tam dosyć mocna konkurencja, ale chodzi o to, żeby poszukać tych małych rzeczy, które są wokół nas, bo to jest to, o czym my też trujemy non-stop z Kevinem, że to prawdziwe bogactwo jest w głowie, od tego się wszystko zaczyna i polega na tym, że potrafimy wykorzystać, mamy tą wyobraźnię, żeby wykorzystać swoje możliwości, swoje zasoby, na tym polega bogactwo, a nie na posiadaniu milionów, skoro i tak nie potrafimy. Jest masa milionerów, którzy kończą, nie wiem, zaćpają się na śmierć czy cokolwiek innego, bo nie potrafią i tak ogarnąć życia, nie? Prawdziwe bogactwo polega na ogarnianiu życia. Nie wiem, co ty, Tomek, jeszcze na pewno coś kiwasz głową, na pewno coś dodasz jeszcze do tego od siebie. Znaczy ja się po prostu zgadzam tak z tym, co mówisz, dlatego kiwam głową, ale z chęcią dodam do tego jeszcze, że po prostu, no właśnie, że to, że na przykład się przeprowadzisz na przykład na Karaiby, tak, czy na Kanary, czy może wygrasz w Totka, tak, czy nie wiem, będziesz mieć nie wiadomo co, najlepszy samochód na świecie, to cię w ogóle nie uszczęśliwi, tak, jeżeli tego szczęścia nie znajdziesz w sobie najpierw, tak, bo to nie mówię, że to są złe rzeczy, ale można tego szczęścia właśnie poszukać blisko, tak, w sobie, w środku, poprzez zmianę, stopniową zmianę jakichś drobnych rzeczy, które nam nie odpowiadają, może właśnie po prostu zmianę pracy i naszego otoczenia, może czasem być to jakiś nasz związek, może być to kwestia naprawy naszego zdrowia, tak, czy po prostu zmiana troszkę, no nie wiem, naszej po prostu pracy czy biznesu, robienie czegoś, co nas satysfakcjonuje, a przy okazji można gdzieś w fajne miejsce wyjechać, czemu nie? Okej, okay. A Tomek, a powiedz mi, od czego w ogóle się zaczęło? Co było takim, co było przełomem? Czy był u ciebie przełom taki, który powiedziałeś sobie, że koniec, nie wiem, takiego średniego życia i zaczynasz pogoń za marzeniami? Bo tak to można chyba nazwać, nie? Wiesz co, był taki przełom około 5 lat temu, już trochę ponad 5 lat temu, jak jeszcze mieszkałem, miałem 20 parę lat w Oświęcimiu, w moim rodzinnym mieście. I była taka sytuacja, że tam już zamknąłem swoją firmę, którą prowadziłem kilka lat. Parę rzeczy mi po prostu nie wyszło, tak upraszczając zawodowo. Mhm. I nawet nie, że nie miałem pieniędzy, bo gdzieś tam sprzedałem swoją firmę, miałem jakiś tam zapas gotówki, ale byłem bardzo nieszczęśliwy. Nie wiedziałem, co robić, tak coraz bardziej jakoś schodziłem na dno i w pewnym momencie właśnie już gdzieś tam mi się całe życie rozpadało. Dosłownie. Nie wiedziałem, co robić. Właśnie tak wspomniałem wcześniej, byłem jeszcze po operacji wzroku, jeszcze nie widziałem. Pamiętam, już byłem taki zdołowany i jeszcze była zima i już po prostu była masakra. Aż po prostu w tym momencie słuchałem tego audiobooka jakiegoś motywacyjnego, nieważne jakiego, ale po prostu polecam książki przy okazji, które fajnie motywują i byłem wtedy taki zły na siebie, już nie wiedziałem, co robić i w tym momencie sobie rozpisałem cel, że chcę się przeprowadzić do Krakowa, znaleźć sobie byle jaką pracę, po prostu żeby się wybić z tamtego miejsca i rzucić się po prostu na głęboką wodę i co się ma wydarzyć, to się wydarzy. Nie miałem jakiegoś wielkiego planu, ale chciałem po prostu zmienić swoje otoczenie. I nie było lekko, tak, bo po przeprowadzce pracowałem na magazynie pół roku i gdzieś tam wynajmowałem mieszkanie i było mi bardzo ciężko, tak, ale z czasem moje działania, już nawet niezaplanowane, przyniosły taki skutek, że gdzieś tam mnie zwolnili z tego miejsca, trafiłem do centrum Krakowa, które było kolorowe, zostałem kierowcą, potem kelner i jak się nie obejrzałem, kurde, no aż teraz nie mogę uwierzyć, że tak się moje życie zmieniło w ciągu 5 lat. Pamiętacie, nie jest to jeden może miesiąc, czy 2 miesiące, czy pół roku, ale naprawdę po kilku latach, jak się ruszę tą dupę, tak? To no. Cuda się zdarzają. Dawaj, stary, możesz lecieć tutaj po bandzie, nie ma problemu, nie przejmuj się. Słuchaj, dobra, czyli to był ten przełom i teraz ja mam takie pytanie odnośnie tego Amazona, bo to jest w ogóle temat, który mnie przynajmniej interesuje, wydaje mi się, że dużo ludzi też. Co z tymi książkami, jak je sprzedajesz na Amazonie? Mówisz, że masz już ileś tam pozycji, czy warto to robić, czy nadal warto to robić przede wszystkim, bo ja już o tym temacie słyszę od kilkunastu lat tak naprawdę. Znaczy tak, no, w Polsce dopiero temat się zaczyna, także jak najbardziej warto robić. Zobaczymy, co się wydarzy z Amazonem, ale jeżeli chodzi o moje książki, ja swoją książkę pamiętam, pierwszą wydałem ponad 2 lata temu. Była ta książka Kraków Party Guide. Zresztą dalej jest dostępna w internecie na Amazonie, możecie sobie zobaczyć. I dobry jest.
Jeszcze byłem kelnerem, wiadomo, jak się było kelnerem w centrum Krakowa, to wiadomo, no nie chodziło się po pracy raczej na kawę. Byłeś tak, odpowiednią osobą, żeby napisać party guide, tak jak najbardziej. Tak, siedziałem sobie w pracy, mówię, napiszę książkę Kraków Party Guide. Napisałem, wydałem kilka tysięcy, sam napisałem tłumaczenie okładki, klapa totalna finansowa, myślę sobie, no nie. Tak, ale napisałem. Do dzisiaj jestem autorem Kraków Party Guide, jestem dumny, tak, każdemu mówię i każdy mówi, wow, ale ty jesteś dobry, tak? To z tego, że zarobiłem na niej 300 zł, tak? Ale w każdym razie tematem się zainteresowałem, tak? Amazona i to się zaczęło we mnie gdzieś tam rozwijać. Okay. I potem zainwestowałem w jakieś kursy, uczyłem się, tak? Zacząłem już po prostu publikować książki. Nie pisałem ich, tylko zacząłem po prostu publikować produkty. O, tak bym to nazwał. Inwestując tam, powiedzmy, jakieś tam kilkaset dolarów produkt, promując go i tak dalej, to tam i kopiowałem po prostu ten proces. Z czasem wydawałem takie proste produkty, nazbierało się ich dokładnie 550. Także... I wiadomo, czy każdy z tych produktów, czy z każdy z tych produktów ma jakąś sprzedaż cały czas? Tak, czy... Znaczy tak, zależy, bo są to różne produkty. Są to książki na przykład takie, które były naprawdę droższe, co inwestowałem kilkaset dolarów, które miały już kilkadziesiąt stron, lub też były książki bardzo proste, motywacyjne na prezent, nawet takie ala zeszyty, które byłem w stanie na przykład wydawać sam, moimi umiejętnościami, tak bezkosztowo. No ja ich zrobiłem, jak mówię, kilkaset i w tym momencie, no choćby nawet się sprzedawała jedna miesięcznie, czy na przykład kilkuset, no to już jest jakiś fajny dochód w dolarach, no nie? Mieszkając w Polsce. No jak najbardziej, jak najbardziej. Ja mam tylko jedną książkę i cały czas się zastanawiam, czemu napisałem tylko jedną, bo miało to miejsce jakieś 2-3 lata temu i ja cały czas z Amazona dostaję kasę. Nie? Ona się cały czas sprzedaje. Cały czas. Napisałem książkę o poradnik dla ludzi ze Stanów. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo coś mnie to chyba teraz przerwało. Słyszycie mnie dobrze? Dobrze. Okej. Napisałem poradnik dla ludzi, którzy chcą ze Stanów czy z anglojęzycznie ogólnie przyjechać do Tatry, nie? I to się cały czas sprzedaje na Amazonie, więc dlatego to pytam, bo na przykład to jest jeden ze sposobów, jak się uwolnić z pracy na etacie, tak? Dla każdego. Ktoś ma, jeżeli ktoś ma jakikolwiek pole ekspertyzy, ja to zawsze nazywam, czyli zna się na czymś bardzo dobrze. Kasia zresztą też o tym wie, bo Kasia też na przykład napisała poradnik, jak zamieszkać na Karaibach, tak? Zajebista sprawa, no tak czy nie? Dokładnie. Dokładnie. Także mega, opowiadaj jeszcze Tomek o tym, bo jestem bardzo ciekaw, co tam jeszcze możesz nam powiedzieć. Dobra, jak jeszcze chcecie o książkach moich, to tak jeszcze trochę żartem, a czy to jest prawda, że jak wydawałem te książki, to pierwsza była klapą, druga była klapą, sobie myślałem, o nie, nic z tego nie będzie, tak, kolejny raz, nic mi się uda. Mówię, nie, będę tak systematycznie będę pracować, uczyłem się, tylko tam kupiłem jakiś kurs za $100, i wydałem książkę, poradnik dla kobiet, który się nazywał Making Scream, czyli taki prosty poradnik, totalnie jak ktoś go czyta, to wszyscy się ze mnie śmieją do dzisiaj, co ja wydawałem. Nie, tak? Wierzę. Wyśmiewają mnie oczywiście, tak, bo ja tam się tym pochwaliłem wśród znajomych, ale ta książka była bestsellerem na Amazonie. I miałem przez około, nie wiem, miesiąc czy dwa miałem łatkę bestsellera na Amazonie w kategorii starzenia się. Ustawiłem kategorię taką troszkę mi oblegano, żeby być bestsellerem, ale działało, tak? Ale to jest nisza, bo to jest nisza. Rozumiesz, o co chodzi? Tak. W niszy zawsze będzie, zawsze możesz być, jeżeli znajdziesz nawet niszę z niszy, to będziesz tam liderem, po prostu. Od razu jesteś liderem jakby, nie? Jasne. Ale to jest bardzo dobra strategia marketingowa. No najlepsza generalnie. Jeszcze mam jedną rzecz, powiem, że byłem, Amazon jest największą wyszukiwarką na świecie, chyba taką, gdzie się kupuje, tak? Poza Googlami może. I no tak. Ja byłem dla słowa seks pierwszy. Poważnie? Tak. Pan na Amazonie. Tak, jeżeli chodzi o książki na Kindle, także. No, to stary porobiłeś sobie screenshoty tego? Generalnie mam, screenshoty mam porobił. No mega sprawa. Na pewno mam nadzieję, że to wykorzystujesz jakoś, albo jeśli nie, to jeszcze możesz to wykorzystać zawsze marketingowo. No, będę musiał, bo. No. Na razie mam tylko taki prosty, darmowy kurs na moim blogu, bezpłatny, także zapraszam. Może kiedyś zrobię coś płatnego, ale na razie jakoś tak jeszcze. Nic w tym kierunku nie robiłem. Okej, a taka praktyczna wskazówka dla kogoś, kto chciałby zacząć właśnie na Amazonie, od czego miałby zacząć? Bo miejsca tam jest dla wszystkich chyba cały czas jeszcze dużo, tak? A będzie jeszcze więcej. Znaczy tak, Amazon na pewno jest coraz większy. Ja zauważyłem to po moich produktach, że on no, się rozrasta. Tak na przykład nowe rynki się pojawią. Kanada się pojawiła, gdzie na przykład nie było sprzedaży kiedyś, teraz jest w Kanadzie. No wiadomo, do Polski może wejdzie, nie wiem, jakie są plany. Jak zacząć? No po prostu może sobie nawet kupić od kogoś jakiś kurs. Ja mówię, u mnie jest darmowy kurs, który pokazuje wszystko. Na zasadzie
tak oglądowo, jak to wygląda, jak to działa, można sobie zobaczyć na mojej stronie i tam... Jaka strona? Podaj stronę, zaraz wrzucimy oczywiście. Tutaj. Od kelnera do milionera.pl. Wejdźcie sobie, zobaczcie. Jak coś to napiszcie do mnie, coś wam pomogę. Od kelnera do milionera. Ja zaraz już link wrzucę tutaj w ten, w audycję możesz... To jest po prostu mój blog, tam są też artykuły, wiadomo, nie tylko o tym, bo tam tylko częściowo o książkach, ale sobie po prostu zobaczcie na Amazona i no szkoda, że go w Polsce jeszcze nie ma, ale jak może przyjdzie i ktoś zacznie dzisiaj, to za dwa lata będzie gotowy, tak, żeby zacząć. No bo właśnie to mi się wydaje, że o to chodzi, że trzeba się przygotować do tego, nie? Czy dobrze jest się przygotować z czymś i być później już liderem na samym starcie, nie? Tak, dobra strategia. Sobie na tych, są trochę przed nami może. No tak. No, ja, tak wiesz, no... Trzeba inwestować w te umiejętności, które wiesz. Ja na przykład całą moją karierę też w architekturze oparłam o inwestowanie też w nisze, w niszowe umiejętności, które się fenomenalnie sprzedają na rynku. I to jest właśnie na przykład program dla architektów, i który znam fenomenalnie. Jest mało osób, które znają ten program tak dobrze. Więc automatycznie sobie robisz pozycję na rynku, nie? Gdzie okej, może masz mniej możliwości pracy, bo tylko jakaś część biur korzysta z tego programu, ale jednocześnie masz w tym momencie bardzo wysoką pozycję. To jest to, co ty mówiłeś, na przykład z swoją książką. W ogóle znaleźć swoją grupę docelową tak zwaną, czy tą swoją niszę na rynku, to jest według mnie kluczowe, od tego się powinno zaczynać każdy biznes. Zrozumienie, dla kogo robię produkt. Dokładnie. Każdy, kto myśli, zrobię produkt dla wszystkich jak Coca-Cola, prędzej czy później przegrywa, bo jest no, szansa na to, że na tym gigantycznym rynku się odnajdziesz, gdzie już są po prostu monopoliści, są prawie żadne, nie? Także iść w tą stronę jest według mnie zupełnie bez sensu. Trzeba wiedzieć, co sprzedajemy i dla kogo sprzedajemy. To jest bardzo, bardzo ważne. Zgadza się. Okej. No ja mogę się pochwalić swoim produktem, który też mam i też jest bardzo niszowy, bo uczy jakby rekrutacji, tak? Czyli rekrutacji pracowników tymczasowych. Jeśli ktoś chce zostać rekruterem internetowym, działać sobie online, no to też jest jakby produkt niszowy, więc... I też się na tym bardzo dobrze znam, więc myślę, że każdy powinien właśnie iść w tym kierunku, nie? Każdy dzisiaj może stworzyć książkę, kurs, sprzedawać ją na Amazonie. Ona się tak naprawdę sama sprzedaje, to jest w ogóle najlepsze. I ty fajne jest to, że sobie wchodzisz w te raporty tam w Amazonie i tak. Widzisz po prostu, oj tak, i widzisz swoje produkty i tylko widzisz, pyk, wiesz, takie ten spajki, nie? Że zostało sprzedane, nie? To jest to jeden albo tam dwa, albo tam, nie? Zawsze lubię na to patrzeć i się zastanawiam właśnie, kurczę, że czemu tak mało tych produktów tam, nie? Bo im więcej tego kreujesz, tak naprawdę kreujesz dla siebie swoje źródło pasywne dochodu, nie? I możesz wtedy podróżować, możesz robić wtedy co chcesz, nie? Tylko wystarczy po prostu podzielić się wiedzą, nie? Wiadomo, trzeba się dzielić wiedzą za darmo i trzeba się, ale trzeba też kreować produkty, które warto sprzedawać, nie? Dokładnie. Ja mogę do tego jeszcze dodać to, może rozwijając ten temat, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i mało osób o tym myśli. Już wspominaliśmy o tym trochę, że... Mało osób o tym mówi, ja ci powiem. Słuchaj, my mamy taką mentalność trochę polską, że my wszystko byśmy chcieli od razu sprzedawać, nie? Najlepsza strategia jaka jest i dlatego Amerykańcy wygrywają, dlatego że oni dawają w ogóle za darmo ten deser, tą taką wisienkę na torcie, to najlepsze to oni dawają za darmo. Od razu ci dadzą to. I później opakują w produkt właśnie w pudełko resztę produktu, gdzie tam tak naprawdę już tam nie ma nic więcej za bardzo, wszystko ci już powiedzieli, rozumiesz, o co chodzi, a my znowu mamy inną trochę mentalność i próbujemy od razu sprzedawać, nie? Co jest dosyć... Tak, jeszcze, na polską, ja o tym pisałam artykuł, który się spotkał z wielką krytyką, ale taką, wiesz, krytyką nawet mało merytoryczną, dlatego że ja napisałam, że Polacy są bardzo krótkowzroczni, to ich bardzo różni od na przykład Francuzów czy Niemców, gdzie Niemcy swoje biznesy budują długofalowo. Oni myślą o tym, żeby mieć lojalnego klienta. Są uczciwi przez to, może nie wszyscy, tak, ale w większości z tym, co... A Polacy myślą o tym, jak najwięcej zedrzeć, jak kogoś najlepiej jeszcze oszukać, żeby zarobić te trochę więcej, ale nie masz wtedy klienta, który do ciebie wróci. Tylko masz oddartego, nie, nagiego klienta, który ucieka od ciebie, jeszcze mówi wszystkim dookoła, nie kupujcie od tego gościa albo nie zadawajcie się z tym gościem. Ale ja chciałam jeszcze coś dodać bardzo ważnego, rozwijając tą kwestię. Ja mówiłam o tym, że my już weszliśmy w tą erę informacji i dzisiaj bogactwem jest informacja. Informacja jest kolejną walutą. Również walutą jest uwaga ludzi, tak? To, że mamy, że na przykład mamy tutaj słuchaczy, nie? Czy oglądaczy, czy jak to nazwać, czy czytelników bloga, to jest walutą w pewnym sensie.
I to jest ta nowa era informacji. W tej erze informacji bogaci są ci ludzie, którzy właśnie potrafią coś sprzedać, co jest informacją. Tak jak my, tak? My mamy coś, co możemy, za co ludzie chcą zapłacić. Albo coś, co ludzie, nie wiem, czego ludzie pragną, tak? I to jest informacja w tym momencie, zauważcie. To nie jest to, kim my jesteśmy, tylko to jest informacja, którą przekazujemy. To, co dosłownie otwieramy jadaczkę, tak? I gadamy i ludzie chcą tego słuchać. Także to jest bardzo ważne, żeby te umiejętności u siebie rozwijać, czy żeby właśnie inwestować w siebie, tak jak mówiłeś, Kevin, już kilka razy, a nie właśnie inwestować na przykład, no nie wiem, w co, no w jakiś rynek pracy, który wiemy, że zniknie. No wiemy, że znikną te książki, księgarnie. No może nie całkowicie, tak? Wiemy, że znikną sklepy, bo będzie sprzedaż online, przecież rośnie gigantycznie, kwitnie, sklepy upadają. W Stanach jest gigantyczny problem z upadającymi sklepami. Jeden po drugim po prostu padają wielkie firmy. Dlaczego? Dlatego, że oni już nie sprzedają, ludzie kupują online. Także jakby zrozumienie tego świata i tych zmian, które się teraz dzieją, które są gigantyczne, to jest bardzo, bardzo ważne, bo znowu można się obudzić z ręką w nocniku, to będzie za parę lat, to nie będzie za dekady, tylko za parę lat. Więc to jest bardzo ważne, żeby właśnie, żeby się rozwijać, żeby inwestować w siebie, żeby nawet, tak jak Tomek mówi, czytać te głupie, za przeproszeniem, książki motywacyjne, żeby znaleźć sobie tą motywację, żeby chociażby tym zarażać innych, bo to też się sprzedaje, nie? Mam przecież całą masę jakichś coachów, czy nie wiem, jak to tam się nazywa, którzy zarabiają tylko i wyłącznie na tym, że gadają coś pozytywnego, tak? My też w pewnym sensie motywujemy ludzi pozytywnie, tak? Bo po części przekazujemy jakieś informacje, ale po części też myślę, że nasza energia i to, w jaki sposób tutaj się komunikujemy, też zaszczepia jakieś takie coś pozytywnego, nie? W jakimś sensie jest to jakaś rozrywka. Więc to słuchaj, jest ważne, żeby skierować swoją energię w tą stronę, nie? A nie myśleć właśnie w tych starych schematach, że o, będę miał zawód, to pójdę do pracy i będę szczęśliwy, bo wszyscy tak robią. Nie, nie będziesz szczęśliwy. Będziesz w tym starym świecie i będziesz generalnie zapomniany w tym nowym świecie. No, będzie zapomniany w tym. No, to jest wiele aspektów poruszyłaś bardzo istotnych. I właśnie, no, dla mnie na przykład numerem jeden było to, żeby się uwolnić z tego Matrixa w cudzysłowie, który istnieje, w którym ludzie żyją. I teraz patrzę, ja się czuję teraz dziwnie chodząc po ulicach, bo wiem, że w cudzysłowie mi się udało, tak? Jakby się uwolnić, mam jakiś inny mindset trochę, a ludzie chodzą jak czasami w tym kołowrotku, te szczurki zapieprzają w tych kołowrotkach, po prostu nie mają, przychodzą do domu, nie mają na nic siły więcej. Ja się im wcale nie dziwię, generalnie powiem wam szczerze, że oni nie mają na nic siły. Że jak ja im mówię, że słuchaj, to wiesz co, to w tym momencie miej pracę na etacie, jeszcze po etacie rozwijaj się i wiesz, oglądaj filmy motywacyjne. Ja im się nie dziwię, że im się nie chce, powiem wam szczerze. Nie dziwię im się, bo praca od 7 do 16 w pracy, w której nie lubisz, ale musisz to robić, bo jest źle, no to męczy strasznie. To po prostu przez tydzień jesteś tak przemielona, że nic z ciebie nie zostaje, nie? Mówiąc. I trzeba być naprawdę takim dosyć twardym, żeby się z tego jakby uwolnić, nie? Albo tak, mieć mega marzenia wielkie, nie? Dokładnie, albo zrobić tak jak Tomek, no bo to, co ja zrobiłam na przykład, to też było podobne, chociaż no mi się udało, tak? Bo miałam to, nie wiem, miałam swoje doświadczenie, dostałam świetną pracę tutaj, czy nawiązałam współpracę, ale Tomek, chyba ty zrobiłeś coś podobnego, bo ty mówisz, że ty miałeś swoją firmę, tak? Czyli teoretycznie miałeś coś tam poukładane, miałeś jakąś kasę i z tego poszedłeś pracować jako kto? Jako magazynier, czyli teoretycznie twój status po prostu jedno za przeproszeniem o ziemię. Ale ty tego chciałeś, nie? Byłeś gotowy zamienić jakby to niby ułożone życie, ale kompletnie niesatysfakcjonujące, na życie, na zaczynanie od zera. Byłeś gotowy, mi się wydaje, rzucić to wszystko, żeby zaczynać od zera, ale żeby zbudować coś, co było twoje, nie? A nie jakby czyjeś w tym momencie, czy narzucone przez innych. Oj tak, to bolało. Czułem tutaj, gdzieś tam miałem swoją firmę, kręciłem imprezy, wesela, tak, różne reklamówki kręciłem, zajmowałem się wideo i żyłem tam w jakimś tam życiem, jakim żyłem wtedy i czułem tak okropnie tutaj, że po prostu nie mogę. Że nie mogę i firmę sprzedałem, próbowałem innych rzeczy, które mi nie wychodziły i tak oczywiście wtedy się stoczyłem na samo dno gdzieś tam. Ale ten ból tego życia, że nie chciałem tak żyć, był tak duży, że no po prostu był silniejszy od tej wygody, którą miałem. I po prostu wolałem gdzieś tam przebrnąć przez ten całe załamanie, przez ten dołek i się wypchać gdzieś na siłę, tak, z tego kołowrotka, co jest najtrudniejsze, tak, i nieważne, czy tam macie firmę, której nie lubicie, tak, czy chodzicie do pracy, której nie lubicie, czy po prostu jakkolwiek wasze życie wygląda, ale wyrwać się z tego, czy gdzieś tam nawet po godzinach zaczynać coś robić innego, dokształcać się, jak jesteście zmęczeni, to jest największe wyzwanie, tak, żeby troszkę się oderwać od tego. Potem już jakoś leci, ale jest to trudne i wiele osób pewnie ze swoich marzeń zrezygnowało, ponieważ musiało, nie miało na tyle siły, żeby odejść z tego życia, które mają. Tomek, słuchaj, jest nas tutaj trochę oglądających, widzę 43 osoby w tym momencie. Powiedz, bo mówiłeś, że masz być może dla naszych widzów
jakiś prezent. Zgadza się? Coś tam masz dla nich? Oj tak, oj tutaj coś mam, już niech zobaczę. Zobaczcie, tak, więc dla... W ogóle jak to damy? Komu to? Będziemy losować na końcu, czy ja? Nie. Losowania nie możemy robić, bo to jest wbrew ustawie hazardowej w Polsce, ale możemy... Ale to ja ci powiem, jak to działa, bo to wiesz, to nie ma problemu. To wszystko jest, wiesz, wszystko jest jasne i oczywiste. Możemy wybrać osobę jedną, która udostępni tego live'a. Jeżeli wam się podoba, to przede wszystkim, bo to chodzi, jeżeli wam się to podoba, to udostępnijcie tego live'a i wybierzemy, Tomek wybierze tak naprawdę jedną osobę i to będzie to książka. Już pokazuję, jaka? Więc tak, to jest książka Jacka Walkiewicza. Świetny pan w ogóle. Napisał parę świetnych książek. To jest Pełna Moc Możliwości. Jego książka Pełna Moc Życia bodajże się nazywa. Też gdzieś tam mam. Jest po prostu genialna dla osób, które szukają jakby swojej drogi i gdzieś tam nie mogą się odnaleźć. Po prostu ten pan jest prześwietny. W ogóle napisałem do niego ostatnio, czy zrobi wywiad na kanał i zgodził się. Powiedział, że Tomek, okej, wszystko jest możliwe, wpadnij po wakacjach. Także brawo, wakacje brawo, już zaczęły chyba. Bo... Ja widziałam jego chyba, on miał przemówienie, on miał, jak to się nazywa, lecture taki, robił na TEDa, mi się wydaje, w Polsce. Ja widziałam, to jest fenomenalny gość. Fenomenalny gość, no po prostu jak nie Polak, no przepraszam Polaków, ale jak nie Polak gadał, po prostu taki był, nie wiem, aż no, jak jakiś szaleniec. Tak, on nie jest czasem w MLM-ie? Słucham? On czasem w MLM-ie nie działa? Wiesz co, ja nie wiem, gdzie on działa, ja tylko widziałam jego przemówienie na TED i aż się mi wydawało takie surrealne, bo było po prostu tak przesączone jakąś taką, wiesz, takim szczęściem i taką motywacją, że aż chyba aż za bardzo tego, za dużo tego było. Ale za dużo, cukierkowo? Nie cukierkowo. Chodzi o to, że takiego kopa dał ludziom, że po prostu, wiesz, owacja na stojąco na koniec i ja mówię, kurde, no po prostu Polacy tak nie potrafią gadać, wiesz. Okej. Wydaje mi się z tego, nie znam, teraz tak nie przypomniałem sobie na 100%, ale wydaje mi się, że ten facet działa w MLM-ie jakimś, a oni mają akurat skłonność do tego, co tam się stało, kot wpadł przez okno? Nie, drzwi się zamknęły. w ogóle zgubiło nam Tomka. No właśnie, ja też nie widzę Tomka. Tomek, powracaj. Tomek, powracaj do nas. Ale wracając do tematu, to wydaje mi się, że słyszałem jego nazwisko gdzieś tam w jakiejś MLM-ie czy coś w tym stylu. Być może gdzieś tam działa, a ludzie z MLM-ów mają jakby nie patrzeć bardzo takie skłonności motywacyjno, bardzo pozytywni ludzie zawsze, tacy hej do przodu, którzy chcą działać i dużo też mają naleciałości amerykańskich, można powiedzieć. Zaraz zobaczymy, co się dzieje nam z Tomkiem. W każdym razie, słuchajcie. Linka jeszcze raz, także myślę, że zaraz... Tak, zaraz mu wyślemy jeszcze raz linka. Ale patrz, zawsze są jakieś jaja z internetem, nie? Niby ta technologia jest tak do przodu. Albo mnie... Dokładnie. Dopóki, słuchaj, nie będziemy mieli wypasionego studia jakiegoś i... Ale to też zawsze może coś stać, tak? Nie, się rwie cały czas. Wiesz co, to jest też coś, co ja zauważam, bo dużo ludzi tak... Tak podziwia internet, nie? Że internet taki był przełomowy, że taki był świetny i tak dalej i że w ogóle zmienił świat. Tak, oczywiście, ja się z tym wszystkim zgadzam. Tylko, że internet bazuje na protokołach, które mają, kurde, 450 lat, czy tam, no nawet nie pamiętam ile. To jest bardzo zlimitowane i my się nie rozwijamy. I dlatego ja już wspominałam o tym, że będziemy mieć internet 3.0, że niemalże tak, kolejną wersję po prostu internetu, który będzie działał zupełnie inaczej. Bo zobacz, pomimo tego, że mamy niby świetne łącza, wszystko powinno działać, to i tak, no ile razy ja nie gadam z kimś, to zawsze coś się sypie. Zawsze jest jakiś problem. No, też co ci powiem, to masz rację, że te protokoły są stare i tak dalej, starej daty, ale też jakby... Coraz więcej ludzi dołącza do internetu, coraz więcej ludzi korzysta z tego. Ja się czasem nawet nie dziwię, ja mówię, chodząc po mieście na przykład, przenika cię po prostu milion jakichś, wiesz, fal radiowych, internetowych i tak dalej. Tak, też nie do końca wiem, jak to wpływa na nasze zdrowie, już tam są jakieś badania robione, ale no też to będzie ciekawe. Ale znowu, no to jest coś, gdzie trzeba rozwijać swoje umiejętności i teraz, żeby cokolwiek ruszyło do przodu, no to muszą się pojawić osoby, które jakby wyjdą poza kanon, nie? Które nie będą w tym więzieniu, które już mamy, tylko zaczną robić coś zupełnie od zera niemalże. No i to się dzieje, tak jak my po części. To się dzieje trochę z blockchainem, tak? O którym często wspominamy ostatnio. Tak, mówimy dokładnie. Tylko no, ja mówię, ja nie widzę cały czas jakby produktywnego zastosowania tego, ale są inne, jest cała masa innych projektów, więc ja myślę, że z tym będzie tak jak ze wszystkim, nie? W technologii. Są pierwsze małe kroczki
idziemy dalej, uczymy się na błędach i rozwijamy coś kolejnego i coś kolejnego. Wiesz, najpierw był jakiś tam MySpace, potem był Facebook, najpierw było ICQ, potem było gadu-gadu, potem nie wiem, co tam jeszcze dalej. Dzisiaj mamy 1 200 000 messengerów, WhatsAppów i czego tylko. Ale ja, ogólnie... ja ci powiem, co będzie kolejne w tym momencie. Według, tak. według przewidywań mojego mentora Gary'ego Vaynerchuka, od którego się uczę, od mojego mentora, jak to zawsze tak brzmi, nie? W ogóle od mojego mentora, po prostu podążam za tym gościem i wierzę w to, co on mówi. On bardzo mocno promuje voice, czyli głos, czyli dźwięk po prostu, nie? Czyli to, co już się dzieje w tym momencie, zaczęło się od Alexa, Alexa Voice, tak? I jest Google coś tam, już nie pamiętam, dokładnie jest kilka tych urządzeń i po prostu ludzie szanują sobie bardzo czas i wszystkie firmy, które potrafią zaoszczędzić człowiekowi czas, wygrają, nie? Jakby, nie? Tak samo, tak się stało z Uberem, nie? Że tak. czekałeś na taksówkę pół godziny, zanim przyjedzie do chaty, a zainstalowałeś aplikację Uber, klikałeś, pyk, ktoś przyjeżdża, taksówka w 5 minut, tak? To już był zaoszczędzony czas i oprócz tego jeszcze pieniądze, ale to, czyli czas zaoszczędzony też są pieniądze i tak dalej. I tutaj jeśli chodzi o ten voice, to tutaj możesz zamawiać produkty, na przykład myjąc zęby, mając właśnie Alexę na przykład w łazience, jeżeli skończą ci się jakieś produkty w łazience, ty nie musisz po nie jechać do sklepu albo zapisywać na kartce, tylko mówisz na przykład do Alexy, że ma ci zamówić je i ona ci z Amazona je zamawia prosto, nie? I to tak będzie wyglądało za chwilę, już tak, za chwilę. Nie? Też się z tobą zgadzam w 100%. To jest, i to mówię, przedsiębiorcy, jak będzie ta złota era, o której ja mówię, czyli jak Trump, już się to powoli zaczyna, nie? Jakby zrozumiemy, że nasze problemy są w głowie, a nie na zewnątrz, to jakby będzie nowa fala przedsiębiorców. Wiesz, przedsiębiorca to jest człowiek, który rozwiązuje problemy i ktoś mu za to płaci. To jest prosta definicja. I każdy może być przedsiębiorcą, nie musisz być... Ludzie myślą, że żeby być przedsiębiorcą, trzeba mieć wielką firmę i zatrudniać ludzi. Nie, możesz być przedsiębiorcą piekąc chleb. Możesz być przedsiębiorcą, nie wiem, szyjąc ubrania. Możesz być przedsiębiorcą robiąc jakieś tam pasty do zębów, czy cokolwiek. To polega na tym, żeby stworzyć produkt albo rozwiązanie jakiegoś problemu, za które ludzie zapłacą. I to może być każdy, naprawdę. I wiesz, no na tym wszystkie potęgi świata się zbudowały, na przedsiębiorczych ludziach. I od tego strasznie odeszliśmy, wiesz, odeszliśmy na rzecz, nie wiem, robienia kasy w sztuczny sposób, nie? Wpychania ludziom produktów, a nie po prostu konkurencji, gdzie ludzie wybierają sobie produkt taki czy taki, albo takie rozwiązanie, bo to im pasuje. Ja myślę, że idziemy bardzo, bardzo silnie w tą stronę i to się bardzo rozwinie. Dlatego to jest takie ważne, żeby zainwestować w siebie, żeby mieć jakieś swoje pasje, swoje, nie wiem, hobby, żeby to spróbować to przekuć właśnie na przedsiębiorstwo, żeby coś z tego zrobić, bo no, kurczę, z tego się bierze szczęście całe. Ludzie, możesz być piekarzem i być najszczęśliwszą osobą na świecie, bo właśnie ludzie myślą, że to trzeba być jakimś wielkim CEO Facebooka czy kimś, żeby mieć miliony właśnie, że trzeba być miliarderem i co tylko. Nie, większość ludzi jest i będzie szczęśliwa w swoim małym otoczeniu, gdzie robią to, co kochają. I to nie ma znaczenia, czy to może być kelnerem, może być kimkolwiek innym, tak? Więc ja myślę, że to jest tak ważne, żeby to zrozumieć, bo ten problem jest w głowie, nie? Te ograniczenia są w głowie. Myślimy, że musimy mieć kasę, żeby zacząć biznes. Nie! Najpierw zaczynasz biznes, a kasa... Jeżeli ten twój biznes jest potrzebny i dobry, to kasa się sama znajdzie. The market will decide. Dokładnie. W ogóle przepraszam, ale mój komputer po prostu się przegrzewa. Mam taką pogodę tutaj w Polsce, że jest po prostu tropikalnie. I mówię serio, aż otworzyłem okno. Nigdy nie zdarzyło się Karaiby. Kiedy? Oczywiście no, na live. Oczywiście, kiedy się komp przegrzał na live, no pewnie. No wiadomo, no nie dał rady, po prostu jesteśmy tak fajną trójką, że po prostu nie ogarnął nas. Ale a ty po prostu, słuchaj, znalazłeś swoje Karaiby i Kanary w Krakowie, stary. To jest po prostu mega sprawa. No tak, można, naprawdę można. I masz tropiki. Wracając do książki jeszcze, tak? Bo chyba nie skończyliśmy tematu. Tak. Ja bym chciał zaangażować naszych gości przede wszystkim, którzy oglądają nas, bo jest was 50 osób, słuchajcie, odezwijcie się, napiszcie, dajcie o sobie znać, że jesteście, dajcie lajka, jeżeli wam się podoba. Jeżeli wam się nie podoba, to dajcie minkę, nie wiem, wkurzoną, whatever. Jeżeli nas kochacie, to dajcie serduszka, a jeżeli chcecie książkę, to wpiszcie w komentarzu chcę i Tomek ma dla was mega książkę. Dokładnie, są tu świetne cytaty od pana Jacka. Pan Jacek jest w ogóle genialną osobą. Mam nadzieję, że go kiedyś w końcu poznam, ale naprawdę tak motywuje i nie tylko motywuje, ale inspiruje do działania. Na przykład oczywiście swojej historii. Są fajne porównania, naprawdę genialne historie. Nie wiem, czy w ogóle czytaliście, chyba nie czytaliście, co? Ja nie znam, ale na pewno będę chciała. Ja słyszałem o tym panu, jeszcze go nie czytałem.
O, zaczynają się jakieś lajki, coś w serce, coś tam zaczyna się dziać, także fajnie. Dobra, mamy pierwszą osobę, która wpisała chce, drugą osobę, która wpisała chce. Czekamy, poczekamy jeszcze dalej, może będzie więcej chętnych do tej książki. A jak będą... Chyba musisz dodać, trzeba udostępniać. A, no i trzeba udostępnić, kochani, dokładnie. Musicie, jeszcze oprócz tego, że wpisujecie chce, to musicie udostępnić live'a, bo to by też da radę sprawdzić, ja to później będę sprawdzał. Tak, sprawdzimy, bez tego nie ma opcji. Sprawdzimy, bez tego w ogóle nie ma opcji, a książka jest naprawdę mega. Serio, naprawdę książka jest fajna i posiada, może pokażę, jakie są rozdziały, tak? Takie, ma to w ogóle rozdziały? Właśnie weźmy, ma może rozdziały. Chociaż pokaż, jakie... Pozdrowienia z Florydy mamy, słuchajcie. Tak, mamy pozdrowienia z Florydy. To jest kolejne, no nie, tylko to już nie na K, to nie może być. No, ale między innymi w tej książce macie na przykład o strachu, o pasji, o podróżach, co się udało, a coś to się może tylko robiło, tak? Są listy od czytelników, jest przede wszystkim pełna moc możliwości, tak? Zawarta w tej książce, także jeśli coś chcecie osiągnąć, to polecam od tego zacząć naprawdę. Super sprawa. Jaką rolę grają w twoim życiu, przepraszam, książki i w ogóle czy książki, czy audiobooki dla ciebie? Sorry. Znaczy audiobooków jakoś w Polsce trochę ciężko z tym tematem jeszcze, nie wiem, może się mylę, nie znam się, ale książki grają ogromną rolę w moim życiu i zmieniły moje życie, właśnie od tego się zaczęło. I nie tylko, że je gdzieś tam wydaję, bo to też chyba z tego się jednak wzięło, że te książki kochałem, ale uwielbiam książki. Książki po prostu dają mi okno na świat, motywują mnie i otwierają oczy, tak, że to, że wokół mnie na przykład ludzie robią coś takiego, co robią, tak, cokolwiek to jest, może wstają codziennie o 6, jadą do pracy, a w książce ktoś pisze, że on sobie na przykład robi cokolwiek innego. Ja wtedy myślę, okej, może tak można, tak? A może ktoś w książce pisze, że podróżuje, a może pisze, że ma fajny zawód. Otwiera ci okno na... Oczy ci otwiera, tak? Przede wszystkim twój umysł ci otwiera. Tak, otwiera się właśnie okno na świat, no nie? Tak, właśnie otworzyłem okno, żeby komputer się już nie gotował. Tak samo się właśnie otwiera okno na świat. I to nie jest ściema z tymi książkami. Wiele osób się ze mnie śmiało, że ja czytam te książki, potem jak po co ci te książki? A kilka lat później wydałem tyle książek, kocham książki, rozmawiam z wami, tak? Także jednak może warto czytać. No, dokładnie. Powiem ci, że naprawdę niewiele potrzeba, żeby w ogóle zmienić coś w swoim życiu, wydaje mi się, nie? To naprawdę to jest, to nie jest... Znaczy, ja rozumiem, co chcesz teraz powiedzieć, że okej, to wymaga pracy i tak dalej, ale czasem, wiesz, takie przełączenie takiego mindsetu w swojej głowie, bo dla ciebie może być dzisiaj sukcesem, wiesz, coś małego nawet, nie? Już może sprawić, że to będzie twój pierwszy krok do osiągnięcia takiej pasji, wolności, nie? I dla mnie tak było na przykład, nie? Wiesz, ja miałem pierwszy taki mały sukces właśnie, że napisałem tę swoją książkę na Amazonie i zobaczyłem, wiesz, te spajki takie, nie? Że tam ktoś to kupuje. Dla mnie to już był jakiś impuls. I ludzie czasami potrzebują tylko czegoś takiego, nie? Jak ja zobaczyłem, że tam wpłynęło parę dolarów, nie? Ja mówię, wow, czyli to jednak działa. Ja mogę coś dodać bardzo ważnego do tego, Kevin. No? Mogę dodać coś bardzo ważnego od strony psychologicznej, dlatego że no, jak moi czytelnicy, oglądacze wiedzą, ja się tym pasjonuję, od strony psychologicznej to wygląda tak, że to, co ty mówisz, Tomek, to jest bardzo ważne, bo teraz tak, można powiedzieć, a to tylko jakaś głupia książka. Ogólnie to, co będziemy myśleć, to, czym się będziemy karmić, tak będziemy funkcjonować. I to jest... Ludzie tego nie chcą przyznać, ale prawda jest taka, że nie ma prawdy objawionej, nie ma świętej jakiejś racji, są tylko rzeczy, w które my wierzymy. I jest taka zasada w psychologii, że im więcej razy coś usłyszymy, tym bardziej uznajemy to za prawdę. Jak będziesz sobie codziennie mówił, jestem beznadziejny, nie umiem, jestem beznadziejny, nie umiem, to nic nie zrobisz. Jak będziesz sobie codziennie mówić, jestem, mam możliwości, jestem super, osiągnę sukces, zrobię to, to są te afirmacje, o których ja, wszyscy chyba już wiedzą, co to jest, każdy o tym gada. To naprawdę działa, to się spełnia, przynajmniej w moim życiu, no po prostu 100% skuteczności tych afirmacji. Ale to trzeba sobie powtarzać codziennie i im więcej razy to sobie powtarzasz, tym bardziej w to wierzysz i tym więcej robisz w tym kierunku. Dosłownie twój organizm idzie w tą stronę. Także można nakierować swoją głowę i to jest też to, co ty mówisz, Tomek. Książki, to nie wystarczy przeczytać jednej, trzeba przeczytać jedną, przeczytać ją 3 razy. Tak jak ja często przesłuchuję jakiegoś audiobooka dobrego, to zawsze 3 razy go przesłucham. Ło, mało. Ja na bieżąco słucham, ci powiem. Ja tak, na przykład cały czas je słucham. Ja sobie wracam ciągle do tych audiobooków, które lubię, dlatego że po prostu im więcej razy to powtarzasz, aż do znudzenia niemalże, aż na pamięć to znasz, ale to się staje twoją prawdą. To, czego słuchasz, to, czym się karmisz, to się staje twoją prawdą. Dlatego tak ważne jest, żeby wyłączyć te wiadomości, żeby się nie karmić tylko jedną stroną,
Czy tylko jedno mogę coś powiedzieć? Mogę coś powiedzieć, bo chciałem bardzo o tym dzisiaj powiedzieć i aż się bałem, że zapomnę. Słuchaj, dzisiaj myślałem sobie o tym, jak na przykład my produkujemy content, nie? Dajemy gdzieś tam na Facebooka, wrzucamy posty i tak dalej, i pojawiają się hejterzy, którzy mówią: stary, nie wrzucaj tak dużo, nie wrzucaj tak dużo postów pozytywnych, albo za dużo postujesz, za dużo zdjęć dajesz, nie? I zaczynają cię hejtować powoli. To weź sobie teraz przemyśl to, że jest na przykład CNN, TVN24, oni napierdalają 24 godziny na dobę i tam jest bullshit cały czas, nie? Więc czemu ty miałbyś na przykład nie rozsiewać dobrej energii i mówić wszystkim dookoła, bo ty wtedy zasiewasz ziarna w swojej głowie i innych pozytywnych rzeczy, nie? Dobrze mówię, czy nie? Tak, dokładnie. Dlatego to jest takie ważne, żeby właśnie oddawać, wiesz, my dostaliśmy wiele od życia, tak? No wiele sobie sami zbudowaliśmy, ale coś dostaliśmy, wykorzystaliśmy to. No to teraz jesteśmy w jakiś sposób bogaci. No i takie ważne jest właśnie to, żeby oddać część tego innym, nie? Chociażby w formie takiego live'a, czy właśnie w formie jakichś książek, czy w formie kasy nawet, chociaż według mnie pieniądze są najgorszą formą pomocy. Ale żeby właśnie oddać część tego swojego bogactwa innym. I to dokładnie, wraca. To wraca. Jest tak, że na początku coś nas boli, potem coś z tym robimy, a potem może właśnie komu chcemy o tym powiedzieć, tak? Jak to było, żeby komuś pomóc. To jest taki etap dokładnie, chyba kolejny. Dokładnie. To jest wrodzone w człowieka i to, o czym dużo osób mówi, żeby że dopiero jak się żyje dla innych, to się jest szczęśliwym. O to w tym chodzi właśnie, że dopiero jak się jest bogatym w jakiś sposób, jak się już coś przeżyło i się można podzielić i komuś pomóc, to wtedy mamy, jakby podwaja się to nasze szczęście dosłownie. Dlatego mówię, to wraca. To naprawdę wraca. Masz rację. I fajne jest wtedy to, że ty robisz już to trochę bezinteresownie, bo już cię nie interesują rzeczy typu, wiesz, bo każdy na początku swojej drogi, okej, ma jakieś tam takie swoje cele, chce coś dla siebie, nie? Chce coś osiągnąć dla siebie, ale jak już to ma, nie? I znalazł siebie przede wszystkim, odnalazł siebie w środku, to nagle mówi: kurde, ja już się czuję dobrze ze sobą, chciałbym teraz pomóc innym. I wtedy zaczynasz pomagać innym i w ogóle wtedy to już się zaczyna po prostu fala jakby taka po prostu, która fala szczęścia i dobroci, nie? Można powiedzieć, która leci do ciebie. Dokładnie. I to jest fajne. Na przykład powiem wam, że po tych ostatnich live'ach, które robimy z Katarzyną, słuchajcie, dla wszystkich oglądających jeszcze raz chciałem powiedzieć, zaczynamy z Katarzyną robić nasz cotygodniowy live, będzie się nazywał poniedziałek pod palmami. Każdy może znaleźć swoje takie miejsce, takie przysłowiowe, pod palmami, czy to będzie w Krakowie, jak znalazł sobie Tomek na przykład, czy jak Katarzyna, która mieszka na Karaibach, czy jak ja mieszkałem na Kanarach. Moimi Kanarami teraz jest każde miejsce, gdzie czuję się po prostu dobrze ze sobą. O tym chcemy właśnie opowiadać, że jeżeli znajdziesz takie miejsce w sobie, to i ludzie będą do ciebie przychodzić i wszystko zacznie się zmieniać, nie? Dokładnie, to się zaczyna od nas. To się zaczyna właśnie od tego uwierzenia w siebie. Ja też o tym cały czas trąbię non-stop. Ale to właśnie o to chodzi, że ja muszę to powtarzać, milion razy powtórzyć niektórym ludziom, żeby oni w końcu zaczęli iść tą drogą, nie? Chociaż też cały czas... Będziemy to powtarzać. Żeby każdy szukał swojej drogi, nie? Że my nie mamy przepisu na to, jak być milionerem. Najpierw kelnerem, a potem milionerem, tak jak dzisiaj o tym gadamy. Chodzi o to, że jakby pokazujemy pewne systemy myślenia, czy systemy działania, które prowadzą do pozytywnych efektów i żeby to przełożyć na swoje życie, tak? A nie mówić, że o, ale ja nie mieszkam w Krakowie, to ja nie mogę. Bo tak większość też powie. Nie, musisz się przeprowadzać do Krakowa, możesz się przeprowadzić, nie wiem, do jakiejś Wieliczki, czy do jakiejś Wisły, czy gdziekolwiek indziej, ale musisz znaleźć coś, co jest twoje, a nie czyjeś, narzucone. Dokładnie, chodzi o tą decyzję, o tą zmianę, bo czasami przeprowadzenie się do Krakowa nie jest wcale łatwiejsze niż przeprowadzenie się na Karaiby, tak? Chodzi bardziej o tą chyba zmianę w nas, że okej, mam tego dojść, co się dzieje, cokolwiek to jest. Mm-hmm. I ten taki punkt kulminacyjny, że chcesz coś zmieniać, tak? I wtedy może z czasem, krok po kroku codziennie, ale w tym kierunku iść i się okazuje potem po kilku latach, że siebie nie poznajesz w paru lat i to już jest coś. Tak. Ja często powtarzam, że jakby miarą tego rozwoju czy szczęścia, rozwoju osobistego jest to, jak bardzo chcesz cofnąć się w czasie i samemu sobie przywalić twarz. Czyli jak to nazwać? Że po prostu widzisz tak drastyczną różnicę pomiędzy tym, kim byłeś kiedyś i też trzeba o tym pamiętać, to jest bardzo ważne, żeby się w tym znowu trochę nie zgubić, jest to, żeby pamiętać o tym, że okej, kiedyś byłem taki beznadziejny, jak to kiedyś ktoś napisał z moich czytelników świetny komentarz ostatnio pod jednym z moich wideo, napisał coś takiego:
Ludzie są zjebani, wiem, bo sam też byłem, ale rozwój osobisty wszystko zmienia. Tak mi się podobał ten komentarz, jest fenomenalny, jest taki dobitny i bezczelny, ale trzeba pamiętać o tym, że niezależnie od tego, jaką drogę przebyliśmy, teraz się możemy śmiać z siebie z przyszłości, ale za kilka lat będziemy się śmiać z tego, kim byliśmy teraz i tego, czego nie umieliśmy teraz. Więc cały czas jakby ta droga się nie kończy nigdy, nie? To aż tak do śmierci trzeba się rozwijać niestety. I to jest właśnie klucz. To jest, ja wiem, co ty, Tomek, chcesz powiedzieć. Ty na pewno chcesz powiedzieć o decyzji. Zgadza się? Że ty musisz podjąć decyzję. Jak ją podejmiesz, to ona jest raz na całe życie, jakby nie patrzeć. I my często zapominamy, dlatego że ludzie mają tendencję, są leniwi przede wszystkim. I jakby jakiś sukces kojarzy się z tym, że ty nagle zarobisz ileś tam pieniędzy i już nic nie będziesz musiał robić do końca życia. Nie? A to nie o to chodzi. Nie? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby podjąć decyzję swojej zmiany, o tym, że będziesz się rozwijał, że będziesz kochał siebie przede wszystkim, dawał innym i tak dalej i robił to, co kochasz, raz na całe życie, nie, że tylko przez rok, przez dwa, a później nagle wrócisz i zaczniesz znowu imprezować i wiesz, i wrócisz do starych nawyków, nie? Tak, ja o tym dzisiaj, nawet rano dzisiaj nagrywałem film, specjalnie stałem od 5 do 6 i poszedłem na kopiec tutaj, koło mnie niedaleko, kopiec Kraka się nazywa, i nagrałem film o strefie komfortu i tam właśnie mówiłem, że wielu z nas chciałoby, nie wiem, załóżmy, schudnąć do jakiejś wagi, zarobić ileś pieniędzy, tak, mieć jakąś pracę, mieć cokolwiek i myśli, że wtedy już nie będzie musiała nic zrobić, tak? Tak myślimy, że to osiągnę i co wtedy? Wtedy będę mógł leniuchować, wtedy będę mógł leżeć, nic nie muszę robić, się starać. To nie jest tak, właśnie nie o to chodzi, żeby schudnąć i się obżerać i leżeć, tylko chodzi o to, żeby codziennie mały kroczek zrobić, tak? Troszeczkę się poprawić i codziennie popracować troszeczkę. To nie jest tak, że trzeba jednego dnia się przeprowadzić nawet na Karaiby, tak? Jest takie fajne przysłowie, żeby się codziennie wieczorem kłaść troszeczkę mądrzejszym i lepszym niż się było dzień wcześniej, nie? Dokładnie tak. I nie trzeba wcale dużo, ale małymi kroczkami. Małymi kroczkami codziennie, a po roku się nie poznacie. Dokładnie, to jest to. Potęga rutyny. A jak jest u ciebie, Tomek, czy co powiesz o cierpliwości generalnie? Czy miałeś z tym jakieś problemy? Albo co możesz powiedzieć o cierpliwości? Myślę, że pytasz Kevin, czy miał jakieś takie momenty zwątpienia, załamania. Właśnie bardzo dobrze doprecyzowałaś. Katarzyno, dziękuję ci bardzo. Cierpliwość, a momenty załamania, no dwie różne sprawy, ale jedno i drugie gdzieś tam mam czy nie mam. To się mam, łączy, tak? Trochę, jakby nie patrzeć, nie? Proszę? To się trochę łączy, bo przestajesz być cierpliwy, masz moment załamania i możesz powiedzieć sobie: dobra, już koniec, i wtedy nie jesteś cierpliwą osobą, nie? Jakby nie Oj patrzę. Tak, momenty załamania, miałem mnóstwo momentów załamania. Naprawdę w pewnym sensie się leczyłem, tak, książkami i innymi rzeczami. Nawet chodziłem do psychologa jakiś czas, bo sobie musiałem troszkę pomóc, żeby się troszkę ogarnąć, bo miałem taki etap w życiu dawno temu. A co do cierpliwości? Było tak, że, znaczy jest tak, że właśnie cierpliwość czy systematyczność, tak jakkolwiek to nazwać, to jest właśnie chyba klucz do sukcesu. Ja tak uważam, że to nie jest tak, że trzeba być mądrym, nie wiadomo jakim, trzeba mieć cokolwiek, nie trzeba mieć wiedzy nawet, ale wystarczy codziennie małą cegiełkę dokładać i nawet ktoś może być do nas lepszy, może mieć talent, ale jeśli nie będziemy cierpliwości, tego prześcigniemy. To jest właśnie najważniejsze. Zarąbiście to powiedziałeś. Wiecie, co Donald Trump powiedział? Że zna wiele osób, z którymi studiował na Harvardzie, którzy byli mega wykształceni, którzy są, tak, mega wykształceni, ale nie osiągnęli w życiu sukcesu, dlatego że nie mieli tej grubej skóry, nie mieli tej cierpliwości, jeśli przychodziło do, wiesz, do podejmowania decyzji i patrzenia tak dalekosiężnie, to oni się po prostu poddawali się, nie? Nie mieli w sobie takiej tej siły, mimo to, że mieli mega wiedzę, mieli jakieś tam pieniądze, mieli bogatych rodziców i tak dalej, po prostu nie dawali rady. A ci, którzy byli cierpliwi i byli skupieni, nie? Bo często my się jakby rozpraszamy, nie? Trochę. Że patrzymy trochę w lewo, w prawo, okej, tu impreza, tam gdzieś wypad, dobra, teraz sobie dam spokój z czymś tam, bo tak wszyscy inni robią, więc jedziemy na grilla, idziemy się napić, zrobić to i ty nie, jeśli wtedy nie jesteś skupiony całkowicie na tym, co chcesz osiągnąć, jaki masz cel, to się bardzo wydłuża, a później tracisz tą cierpliwość i w końcu rezygnujesz, nie? Ja pamiętam, jak w zeszłej jesieni na przykład, czy tam w zeszłym roku, klepałem codziennie Amazona przez kilka miesięcy, nigdzie nie chodziłem. Ale dzisiaj mam z tego takie efekty, że no warto było być cierpliwym, tak? I było dużo rozpraszaczy, a może by to zrobić, może tamto, nowy pomysł. Nie, po prostu powtarzałem proces do znudzenia
i każdy naprawdę jakby to miał robić, to pewnie by się zżygał, tak, za przeproszeniem. I sam miałem dość, tak, ale no dzięki to mam drugą wypłatę na przykład. I już nic nie muszę robić w tej kategorii, tak? Mega, mega sprawa. I słuchaj, bo no dokładnie tak jak mówisz, a czas zawsze przeminie. I teraz pytanie, na co ty ten czas przeznaczysz, nie? Możesz go przeznaczyć na imprezę, ale czy ty będziesz coś z tego miał? Bo ludziom się wydaje, że dzisiaj już mają, na przykład powiedzmy, że ja będę miał teraz 30 lat niedługo, mógłbym sobie powiedzieć, dobra, to w sumie to już mogę, nie wiem, robić sobie grille, imprezować i wiesz, nic w życiu więcej nie osiągnę, tak? Ale ja będę miał 40 lat na przykład i będę się nadal czuł, wiesz, ci, co mają 40 lat, się czują wcale nie gorzej niż ci, co mają 33, tego, co słyszę, nie? Fizycznie, nie? I psychicznie też. Więc będę miał dużo czasu, żeby robić zajebiste rzeczy, więc czemu teraz nie spędzić tego czasu, poświęcić go na to, żeby zbudować sobie zajebistą przyszłość? Ja na przykład mam taki cel. To mogę wam powiedzieć otwarcie, że mam taki cel, że do 40 mam spisane dokładnie na kartce, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Nie? I mam na to 7 tam, czy 8 lat. I dla mnie to jest mega dużo, dużo czasu, żeby to zrobić. Przez to jestem spokojny, ale też wiem, że codziennie muszę wkładać dużo pracy, to, nie? Czyli jakieś akcje. Czasami mogę zrobić mniej w jakiś dzień i też jest spoko, ale zawsze coś tam dokładam, nie? Taka jest moja strategia. Chcesz mieć, no? Sorry, to jest bardzo ważne, żeby mieć ten cel, żeby go widzieć, ale żeby sobie budować ten system, który nas do niego prowadzi, a nie myśleć, bo jak ludzie, ja też to piszę często na blogu, to jest różnica pomiędzy myśleniem systemowym, a myśleniem celami. Wiesz, ludzie, którzy myślą celami, zawsze przegrywają, dlatego że tego celu się nie da osiągnąć w 100%, albo on nie jest taki, jak myśleliśmy i on nie daje satysfakcji. Satysfakcję daje droga przybyta, ten rozwój osobisty, czy rozwój w ogóle, nie, w naszym życiu. Dlatego tak ważne jest, żeby budować system, czyli na przykład chcę schudnąć, to jest cel, ale twój system to jest jeść zdrowo, być zdrowo, żyć zdrowo. I to jest twój system na twoje życie. Jak już to osiągniesz, to idziesz dalej i tak jesteś szczęśliwy. Chciałam jeszcze cytat dodać, bo szukałam. Pamiętacie? Dajesz. Pamiętacie, a propos tej cierpliwości, wytrwałości i no właśnie, wytrwałości, chyba to jest dobre słowo w tym. Pamiętacie, tak, ten film? Ostatnio był taki film, po polsku to było Mac Imperium, o założycielu McDonald'sa. Bardzo, według mnie fenomenalny film, fenomenalnie zrobiony, bo nie moralizujący, tylko pokazujący tą historię z różnych stron i z różnych perspektyw i nie upiększający, ani też znowu nie robiący z tego jakiegoś dramatu, tak, strasznego. I tam był ten fenomenalny cytat. Ja to przeczytam może, to jest po polsku przetłumaczone. Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi talent, nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz, nienagradzony geniusz, to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie. Świat jest pełen ludzi wykształconych, o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne. Po angielsku ten cytat jest 10 razy lepszy, ale no, mi się bardzo podobał ten film właśnie z tego względu, że on pokazuje, że ta wytrwałość znowu, no może z naszej perspektywy, nie wiem, ten założyciel McDonald'sa robił straszne rzeczy i w ogóle, no ale ostatecznie trzeba uznać obiektywnie, że osiągnął swój sukces. I dlaczego to osiągnął? Dlatego, że był wytrwały. Nie dlatego, że był utalentowany, że był geniuszem, że był mądry, że miał bogatych rodziców. Nie, dlatego, że był wytrwały, że dążył tego swojego celu, próbował różnych rzeczy, nie? I to jest takie, mi się wydaje, to jest bardzo ważne, żeby sobie nawet też podejść do życia w ten sposób, że większość ludzi, ja widziałam komentarze na temat tego filmu, że o, to taka straszna historia, że taki zły człowiek. Ja wiem, może to jest zły człowiek, ale czy ty nie możesz się od niego czegoś nauczyć? Czy ta twoja wytrwałość, taka sama jak jego, nie może być użyta do zbudowania czegoś pozytywnego? Na przykład, nie wiem, jakiegoś imperium zdrowego jedzenia. Chodzi o to, żeby się uczyć od wszystkich i od wszystkiego, żeby jakby nie podchodzić do życia, że to jest dobre, to jest złe, nie? To czarno-białe myślenie. To jest według mnie też bardzo, bardzo ważne. Żeby się nie ograniczać, tylko widzieć możliwości, dostosowywać życie do siebie. Bardzo, bardzo, bardzo mądre to, co mówisz. Normalnie inspirujące. Ja właśnie też chciałem jeszcze jeden cytat przytoczyć odnośnie wytrwałości, ale to za chwilę mi się przypomni, bo aktualnie gdzieś mi się tam zamyśliłem się po prostu, jak teraz mówiłaś. Ale na pewno mi się przypomni, bo był mega. Ja tych cytatów zazwyczaj rzucam jak z rękawa generalnie, bo bardzo lubię cytaty i tak naprawdę codziennie wrzucam na u siebie też na fejsie. Dużo tego, ale no jeśli chodzi o wytrwałość, co ja mogę powiedzieć o wytrwałości? No tylko ci, co będą wytrwali do końca, to oni wygrają. Nieważne, czy masz talent, czy nie masz talentu.
Tak, Nie? dokładnie. To jest nieistotne. Ile jest osób, które jeździ po ulicach jakimiś furami i patrzy się na tego typa i sobie mówisz, kurwa, co za gościu tutaj. Wiesz, jak on to zrobił? A wiecie w ogóle, że podobno najłatwiej mają ci, którzy są pracowici i mają mały iloraz inteligencji, bo oni w ogóle nie zastanawiają się, tylko robią. Nie? Tak, ja kiedyś też z koleżanką się zastanawiałyśmy, czy jak masz, im większą masz inteligencję, czy przypadkiem się bardziej nieszczęśliwiasz, bo im więcej wiesz, tym więcej też złych rzeczy wiesz o świecie, o sobie i tak dalej. A im mniej wiesz... Zastanawiasz się, analizujesz i wiesz, i myślisz czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. To się okaże. Nie? Tak, ludzie bardzo, bardzo inteligentni, najinteligentniejsi na tym świecie, z tego co obserwuję, oni nie są szczęśliwi. Oni nie są szczęśliwi. Szczęśliwi są tylko właśnie albo bardzo głupi, którym się poszczęściło, powiedzmy, w życiu, coś im się udało, albo tacy ludzie, powiedzmy, średni, czyli ta większość tak naprawdę, tak co mi się wydaje, my reprezentujemy, bo nie jesteśmy żadnymi geniuszami, którzy odnaleźli jakiś taki klucz do życia, że przestali się przejmować, zaczęli żyć, wiesz, są sobą, nie? Są autentyczni, zaczęli żyć to swoje życie, zaczęli robić swoje, nie patrzeć na innych. Myślę, że to jest taki klucz, nie? Albo masz szczęście, się urodzisz głupi, i ci się trafi coś, nie wiem. Ale szczęście. No nie, no bo jak popatrzysz na takich ludzi, no przepraszam bardzo, ale dosyć, no o niższym, powiedzmy, ilorazie inteligencji, oni często wyglądają na dużo szczęśliwszych niż cała reszta. Bo oni Dlatego po prostu... mówię, bo oni, się nie bo oni się nie zastanawiają, oni po prostu robią, nie oni nie mają innego wyjścia. Tak, tak. Nie analizują, nie myślą, nie, wiesz, nie strategizują i dlatego też Gary Vaynerchuk bardzo często powtarza, stary, nie strategizuj, nie zastanawiaj się, nie myśl, tylko po prostu rób. Po prostu rób, nie? I wiesz, i oprócz tego, jeżeli dołożysz do tego, że będziesz wytrwała, no nie? I oprócz tego się okaże, że twój pomysł jest dobry, nawet nie musi być idealny, wystarczy, że będzie dobry często. Dużo jest biznesów, które nie są, to nie jest jakaś, nie wiadomo jaki pomysł z kosmosu, który nagle ktoś wymyśli, wow, nie wiadomo jaki to będzie biznes. Ile jest biznesów, które można skopiować po prostu od kogoś, wziąć? Czy takie ładne słowo modelować? Nie, bo kopiowanie nie jest zbytnio atrakcyjne, ale modelowanie, nie, biznesu. Możesz kogoś zmodelować, robić to samo co on i masz BEM, i masz biznes. Tak naprawdę i wtedy nie musisz za bardzo się zastanawiać, tylko działać. Nie? Dokładnie. Oj tak. Przecież... Tak, no nawet są franczyzy, przecież cały biznes franczyzy. McDonald's jest dobrym przykładem, franczyzy. Gdzie no to funkcjonuje fenomenalnie przecież. No może nie każdy oczywiście, kto sobie tworzy McDonald'sa jest szczęśliwy, czy jakąś inną tam żabkę, czy cokolwiek, ale ten biznes się sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że ludzie chcą to robić. Ludzie chcą mieć gotowe rozwiązania też. Niektórzy naprawdę no nie chcą, albo nie mają, nie wiem, jakiejś takiej swojej rzeczy, która się sprzeda. Także to też jest jak najbardziej potrzebne. I nie, naprawdę nie ma limitów, te limity są w głowie. To nie jest tak, że musimy być tym czy tamtym. Tomka, jakąś inwazję muchy. Sorry, ale no niestety taki klimat, no nie? Widzisz, taki to się klimat dzieje, otwierasz sobie okno na świat, muchy przylatują. A tak, ale to do tego McDonald's, jeszcze tam była taka fajna scena. U mnie burza. Tam była taka fajna scena na początku filmu o tym McDonaldzie, jak ten główny bohater sprzedaje jakieś maszyny, nie pamiętam, bo dawno oglądałem. Tak, do szejków. Tak, do szejków i kolejny raz ma tak drzwi zamknięte przed nosem dosłownie i się nie poddaje, tak? Mimo iż przecież nie ma 20 lat, tak? Ma tam, nie wiem, na filmie 50 lat i się nie poddaje, tak? I wciąż walczy. Także warto działać, warto próbować i... Dokładnie, tam też jest ta scena, nie pamiętam, czy na końcu, chyba na początku, że on słucha tego z winyla, nie? Słucha tego cytatu, tego właśnie, który ja podałam, o tej wytrwałości. On sobie to prawdopodobnie, no nie wiem, czy tak było, może to na potrzeby filmu zrobili, ale on sobie prawdopodobnie właśnie afirmował to, nie? Że będę odniosę sukces, coś tam zrobię porządnie. Ale jeszcze chciałam coś dodać a propos tego, bo myślę, że to jest bardzo ważne, bo to jest to, co ja mówię, żeby mieć jakiś system. To można mówić, dużo ludzi myśli, że muszę mieć strategię. Strategia jest łudą, strategia jest, robimy sobie jakiś plan i idziemy tym planem. Tylko, że to, tak jak mówię, to mamy jakiś cel, idziemy do tego celu. Tylko, że to się nigdy tak nie dzieje. Życie jest zbyt chaotyczne. Jest masa rzeczy, których się dowiadujemy dopiero po drodze. Dlatego ta droga do celu, do sukcesu jest taka fascynująca i rozwijająca, a nie samo osiągnięcie tego celu. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć tą wytrwałość, dążyć do celu, mieć tą swoją jakąś strategię, powiedzmy, chociażby taką tylko zarysowaną,
ale żeby ją modyfikować po drodze. Dlatego, że po drodze uczymy się rzeczy. I teraz jeżeli, nie wiem, mamy na przykład jakiś produkt, czy coś chcemy robić, uczymy się, tak? Bo jeżeli pójdziemy, poniesiemy porażkę, tak jak na przykład Tomek, ty, tak? Poniosłeś porażkę z tą pierwszą książką, ale nauczyłeś się czegoś już. Wyciągnąłeś wnioski. Kolejna książka, znowu porażka. Znowu byłeś wytrwały, ale adaptowałeś ten system. W końcu stwierdziłeś, dobra, wstrzelę się w ten sposób z taką strategią marketingową. I ci się udało w końcu, tak? To była jakaś tam książka. Potem kolejna, potem kolejna, potem kolejna. Ten sukces nie był z dnia na dzień, nie? To nie było, nie wiem, overnight Lamborghini, jak ja to mówię teraz, że w ciągu nocy się Lamborghini dorobisz, jak na tych bitcoinach czy na czym tam. Tylko właśnie to był jakiś proces, który jakąś strategię miałeś, ale ją modyfikowałeś po drodze. I dzisiaj już jesteś, dzisiaj dla ciebie to jest proste, tak? Dzisiaj uczysz o tym innych. Ale wtedy dla ciebie to była to kompletnie czarna magia pewnie. Znaczy czarna magia. Niewiele o tym wiedziałeś. Dokładnie, to mnie wtedy bardzo stresowało. Teraz bym chciała powiedzieć może o tym, bo widzę wśród na przykład gdzieś tam znajomych, czy w ogóle ludzi, że na przykład mają jakiś pomysł. Załóżmy, że jest to książka, może będzie to otworzenie jakiegoś małego biznesu, ale oni by chcieli, gdzieś tam próbują, ale cały czas jedną nogą są, jakby stoją w progu, tak? Czyli okej, tu mam pracę, tutaj może mi mówi, nie wiem, dziewczyna czy chłopak, że okej, może się nie wychylaj, ja bym bardzo chciał. Coś tam próbuje, ale robią to na zasadzie tak, że tylko musną i się cofają, bo się nie uda. I nie robią nic oczywiście, tak? Zamiast tak, mają tego wsparcia. Oni potrzebują kogoś, kto ich kopnie w tyłek, żeby wylecieli przez te drzwi. Tak, dokładnie. Ja tak sobie właśnie zrobiłem z przeprowadzką, że wynająłem mieszkanie, wziąłem zwykłą pracę i stwierdziłem, okej, co ma być, to będzie, ale już nie mogłem wtedy odpuścić, tak? Jak było mi załóżmy ciężko, bo było mi ciężko, nie było, że nie mogę zrezygnować. Muszę wytrzymać i szukać czegoś lepszego, tak? Mm-hmm. I wtedy mądre, działałem. Mądre, co zrobiłeś, bo to jest, ty się stawiasz siebie pozycji takiej, gdzie musisz coś zrobić, że nie masz innej opcji jakby, nie? Tak, mm-hmm. I wtedy tak nie ma, że wymiękasz, że rzucasz pracę, że okej, się cofasz, nie. Musisz zrobić krok naprzód, ale nie możesz się cofnąć, nie możesz się poddać, bo jak się poddasz przed samym sobą, no to jak chcesz coś osiągnąć, tak? Mm-hmm. Zgadza się. No dużo, może nie dużo, ale znam na przykład osobę, która specjalnie odkłada wszystkie pieniądze, chowa je, które zarabia, a zarabia bardzo dużo, uwierzcie mi, chowa wszystkie pieniądze na konto, gdzie nie może ich wyciągnąć, jeżeli nie ma zgody dwóch osób. A robi to po to, bo on wie, zna siebie bardzo dobrze i robi to po to, żeby zawsze był w takiej pozycji, gdzie nie ma już kasy praktycznie i musi cały czas kombinować. I musi cały czas po prostu, wiesz, cały czas... Coś nam zerwało. Halo? Tu nas jest Kasia? Tym razem Kasia. Zaczekamy, może wróci. Spoko. Tomek, opowiedz jeszcze o tym, o książce, bo cały czas mamy oglądaczy. Pokaż jeszcze raz, jaką masz książkę. Okej. Dla wszystkich... I co trzeba zrobić? Polajkują. Jedna osoba tak otrzyma książkę, ale wszystkie mogą wziąć udział, nie? Tak, dokładnie. Jedna osoba otrzyma. Jest świetna książka pana Jacka Walkiewicza, Pełna moc możliwości. Po prostu genialna książka, którą przeczytałem z mojej biblioteczki. I jeżeli szukacie na początek jakiejś motywacji, inspiracji, to po prostu jest to książka no genialna. Jacek tutaj mówi na przykład o byciu wojownikiem, tak? Jest fajna taka właśnie takie porównanie życia do bycia wojownikiem, ponieważ on troszkę podróżował. I przeczytam może cytat, że każdy wojownik, prawdziwy wojownik, to człowiek, który się mierzy z samym sobą, tak? I tutaj można tak to podsumować, że musicie się zmierzyć właśnie z samym sobą. Masz rację, działać. Zgadzam się całkowicie z tobą. I po prostu, no inaczej nie będzie, tak? Jak z sobą nie wygracie, to reszta jest nieistotna. Ale jak z sobą wygracie, to potem już jest bardzo prosto. A wygranie z sobą to jest przede wszystkim coś takiego, że na przykład... Mówisz sobie, nie będę jadł słodyczy. Na przykład. I powiedz mi, czy tutaj, no co? Co tutaj jakby ciebie blokuje przed tym? To, że co, no musisz zjeść słodycze? No nie musisz ich zjeść. Tak naprawdę w głowie to siedzi, psychika ci podpowiada, idź zjedz słodycze. I ty musisz z nią wygrać, z tą psychiką swoją, czyli ze sobą. Tak naprawdę. Tak. Bo czasami palacze mówią, a ja nie mogę rzucić, nie? Zresztą ja też byłem palaczem, więc doskonale mogę powiedzieć coś na ten temat, nie? Jak to jest? To jest mega ciężkie, ja wiem. Ja wiem o co chodzi. Katarzyna wróciła, dorzucamy ją. Tak, dorzućmy ją pewnie. Katarzyna jest z nami. Z powrotem. Live! O, witamy. Dobra, o jest czym gadaliśmy? Live. Słuchaj, no o czym my mówiliśmy? O tym, żeby wygrać ze sobą, nie? Tomek chce oddać książkę jednemu słuchaczowi oglądającemu. Cytowaliśmy troszkę z książki.
cytować te książki. Jeżeli chcesz otrzymać książkę, udostępnij ten live, pisz w komentarzu chcę i otrzymasz książkę od Tomka. Ja mam jeszcze takie, chyba że jeszcze chcecie coś dodać, a jak nie, to ja mam jeszcze jedno pytanie do Tomka. Dajesz. Ile macie czasu w ogóle jeszcze, bo jak to u was wygląda z czasem? Czy lecimy dalej jeszcze? Chwilę. Ja to znaczy w środę wyjeżdżam, na weekend. Aha, spoko. Ja też. Gdzieś tak plus minus. Ja jedę w Tatry, a ty? No jak niedaleko, do Nowego Sącza. Okej, okay. O, widzę, że tutaj Małgorzata Paszyńska udostępniła. Jeszcze musi pisać chcę w komentarzu, później musimy ją odnaleźć. I tam będzie kilka tych osób, także dziękujemy wam w ogóle za wszystkie udostępnienia. To znaczy, że wam się podoba, nie tylko, że chcecie książkę, mam nadzieję, tylko że wam się podoba przede wszystkim, bo o to chodzi. Tak, trzeba napisać, bo... że chcę, tak? I wtedy tak, i udostępnić. Chcę i mi się tak podoba. Jak macie pytania? To ja mam pytanie właśnie do ciebie. Jakie są plany twoje na najbliższą przyszłość związaną z działaniami, czy to marketingowymi, online? Co chcesz robić? Jaki jest twój główny projekt, którym się teraz chcesz teraz zajmować? Więc tak, tu jest zaskoczyłeś mnie totalnie, ale tutaj wisi kartka przelepiona do kaloryfera. Odkleję ją teraz, okay. Pokażę wam. Dawaj. Teraz pokażę, wrzucę ci na cały ekran, poczekaj. Okay. Nikomu nie pokazałem, to się wstydzę, także po prostu ją pokażę na live. I tak nie zobaczy pewnie, tak? Stary, zobaczy, moja... tutaj cię oglądałem, dziesiątki tysięcy ludzi tu będzie oglądać tak, to. Nie wiem, moja... czy co tutaj widać. No, nie mogę ujawnić celów, ale są to moje cele na ten rok, które sobie spisałem. Opowiem teraz spoko. Dobra, jak chcesz, to możesz się pochwalić, nie ma problemu. No, spisujcie tutaj sobie cele na ten rok. Ja sobie cele spisałem i je nagrałem, po prostu prosty film na YouTube'a, który wrzuciłem. To są moje cele, jak ich nie zrobię, to jestem debilem. I w tym momencie, jak ich nie zrobię, to jestem debilem i każdy to widzi i może mi napisać potem pod filmem: Tomek, jesteś debilem, nie zrobiłeś tych celów. I to jest mój pierwszy film, jak zacząłem kanał. Także, Uważaj, a ty zacząłeś relatywnie niedawno, można powiedzieć. Zgadza się? Chyba w lutym, bo ja zacząłem pracować od grudnia, ale to tworzyłem bloga, wiadomo, i tak dalej. Chyba w lutym wrzuciłem pierwsze wideo i to było wideo moje. Dopiero co? Także polecam, pierwsze wideo ma 30 wyświetleń, tak? Chyba. I cele są takie, żeby tego bloga rozwinąć, żeby nagrać co tydzień jeden film i artykuł regularny, może więcej, i zrobić dwa kursy, jeżeli chodzi właśnie o Amazona, tak? W tym momencie zacząłem pierwszy kurs i w sposób tworzę to. I jak się okazało, sobie zapisałem, to się wydawało niemożliwe. A pierwszy cel tam miałem do marca bodajże tego bloga po sobie w miarę rozkręcić. Się okazało, że już chyba po miesiącu to zrobiłem, tak? A coś mi się wydawało w ogóle niemożliwe, jak to zaczynałem. Wow, bloga, w ogóle jak ja to ogarnę, wideo, nie, wstyd, tak? Masakra, będą się ze mnie śmiać. Śmieją się ze mnie swoją drogą wszyscy i żartują, tak? Jakie wideo motywacyjne, tak? Ale się okazało, że przed czasem wykonałem blog jest, tak, i myślę, kurczę, wow, to przecież... Ej, ja wam coś powiem, mogę się czymś podzielić? Jak ja zaczynałem swoją przygodę z internetem, zacząłem w ogóle wideo tworzyć i jakieś tam live'y pierwsze, to było, ja wiem, z rok temu chyba, pierwsze vlogi, jakiś rok temu. I ktoś mi powiedział o coachu Majku, ja dopiero pierwszy raz wtedy o nim usłyszałem, to ja tej osobie powiedziałem, słuchaj, ja chcę być jak on, w sensie, wiesz, chcę robić to, co on, nie? I tak mnie wyśmiali, słuchajcie, dzisiaj do mnie ludzie piszą wiadomości, że dziękują za live'y, że piszą, zwierzają się ze swoich problemów, no nie? I wiesz, ja im pomagam te problemy rozwiązywać. Wy macie to samo w ogóle, bo robimy to samo przecież, nie? Podobne rzeczy, ludzie do nas piszą, zwierzają się, pokazujemy się w internecie, 50 osób nas ogląda, czasami live'y, kilkanaście tysięcy jest obejrzeń, nie? Odtworzeń, więc w ogóle, no mega sprawa i stary, a ty dopiero zacząłeś tak naprawdę, wypisałeś sobie cele miesiąc, bam, zrobione, nie? Mega sprawa. Tak, dlatego wypisujcie sobie cele, bo nie wierzycie w nie, ale jak sobie dacie kartkę gdzieś tam w widocznym miejscu, że was będzie boleć ta kartka, tak? Ja miałem tak nawet, jak miałem kurs zacząć robić. Dokładnie. I troszkę to odkładałem w czasie, nie powiem. Odkładałem. To boli, jak na nią patrzysz. Jak na nią patrzysz, nie? Tak mówisz, kurwa, nie, tak. To muszę zrobić przecież, nie? Tak. I sobie siadłem ostatnio chyba tydzień czy dwa temu i tak patrzę, o nie, to tutaj to jest, tak wisi. No i napisałem to. I, no i już jestem w połowie, tak? Tego na przykład kursu gdzieś tam sobie zrobiłem część tak jakąś tam techniczną, no i po prostu wtedy trzeba to robić inaczej. Albo najlepiej wrzucić film na YouTube'a ze swoimi celami, żeby cię potem wyśmiali, tak? To wtedy to już na pewno zrobisz. Daję ci słowo. Masz tutaj powodzenia, Marta Cypel pisze powodzenia. Coś z komentarzami, nie wiem, czy wy widzicie te komentarze, ja próbuję tu wyświetlać, ale coś... O, widzę, faktycznie. Dzięki, Marta. No, widzisz to, Tomek, ten komentarz? Widać go? Tak, teraz widzę.
Okej, okay, super, super, to fajnie. No, także widzicie, jest bardzo fajnie, ludzie nam kibicują, a my kibicujemy wam tak samo. Jeżeli jesteś taką osobą, która jest pozytywnie nastawiona do życia, że czujesz w środku, że jesteś dobrą osobą, od tego się zaczyna. Jeżeli ty masz w sobie dobroć i chcesz dawać ludziom dobroć, to wychodź do ludzi i nie patrz na innych, na to, co oni mówią. Bo jest wiele osób, które będą ci podkładały kłody, będą chciały ci mówić, stary, nie dasz rady, albo że będą się z ciebie śmiały i tak dalej. Ale jeżeli ty masz to wszystko wynika z twojej dobroci do świata, z tego, że jesteś dobrym człowiekiem, to wygrasz. Prędzej czy później po prostu przebijesz ten mur i ja zawsze mówię, że to jest taka cienka linia, którą Tak. kiedy przekroczysz tą cienką linię, za tą cienką linią już po prostu się dzieją magiczne rzeczy i nagle twój świat się zmienia i jesteś szczęśliwym człowiekiem, a wiele Tak, osób jest. zaczynasz poznawać też ludzi. Zaczynasz poznawać nowych ludzi, którzy, wiesz, Którzy są odpowiadają na tacy pewne. jak ty, którzy są tacy Którzy tak są naprawdę tacy, tacy jak no. ty, nie? Wiesz, nawet fakt, że teraz zobacz, ludzie oglądają to wideo, nie mogą być dalej, nikogo nie znam. No jak nie znasz? Nas znasz. Już trzy osoby znasz, które chcą, czy żyją tak jak ty. Już znasz trzy Dokładnie. osoby. Chociaż przez internet, tak? Ale to nie oznacza, że nigdy się nie poznamy w realu. Przecież jak najbardziej można. Także No już pewnie, że tak. wychodzisz do innych ludzi, nie? Już słuchasz innych ludzi. I to jest to, nie? Od tego się zaczyna. Od jakiejś książki, od kogoś, kto coś powie, od jakiejś historii, od jakiegoś filmu, a żeby się tym inspirować, żeby szukać swojego. Każdy z was ma możliwość na Facebooku napisania wiadomości do kogokolwiek. To jest niesamowite. Często ludzie sobie nie zdają sprawy. Jeżeli ty widzisz na Facebooku jakichś celebrytów nawet, no nie, oni też czytają swoje wiadomości. Nie wiem, czy wiecie, ale czasami to robią. I Jest tak. po prostu możesz nawiązać z każdym kontakt. Kiedyś tego nie było. To jest piękno Kiedyś social tego nie media, było nie? i to bardzo zmienia ludzi, bo to bardzo otwiera ludzi. Wiesz co, ja na przykład ja z Twittera bardzo długo nie korzystałam. W końcu zaczęłam korzystać przez jednego gościa, którego tam śledzę, który jest w pewnym sensie, może nie moim idolem jakimś, ale którego bardzo podziwiam, nie? Który dla mnie jest takim w pewnym sensie takim mentorem, jak ty mówisz. I powiem ci, że słuchaj, ja w tej chwili z tym gościem gadam. On mnie w ogóle zauważył na tym Twitterze, bo ja tam pisałam też jakieś komentarze, w jakichś dyskusjach brałam udział. I jakby, no wiesz, no mam z nim bezpośredni kontakt. Osoba, która, wiesz, dla mnie była jakimś, wiesz, bogiem chodzącym gdzieś tam po niebie, nie? Więc no, Dokładnie. to wszystko jest jak najbardziej możliwe. Przecież, kurczę, ja też poznałam Dokładnie. całą masę ludzi przez bloga. Chodzi o to, żeby się kontaktować, komunikować, a nie, wiesz, a nie widzieć Dokładnie. problemy, albo się, o, najgorsze to, że się wstydzimy, tak? A, ktoś pomyśli, że ja głupi jestem, bo napiszę komentarz. No tak, no, kiedyś była taka grafika prosta, może tym zakończymy to wideo, tą inspiracyjną historyką, którą ja uwielbiam. To była Dawaj. taka grafika, był taki ptaszek, taki mały ptaszek na niej, który się odwraca i nie wiem, do jakiejś mamy czy do kogoś tam z tyłu mówi, ale co będzie jak upadnę? Ptaszek ma lecieć pewnie, ma swój pierwszy lot, nie? I wie, ale co będzie jak upadnę? I tam Dymek mówiący też, jakiś tatuś czy mama mówi do niego, a co będzie jak polecisz? Żeby nie patrzeć tylko na to, co się stanie, jak najgorsze możliwe rozwiązanie, żeby patrzeć też na to, na te możliwości, co możemy osiągnąć, jak spróbujemy, nie? I w tym momencie na przykład, nie wiem, jak widzimy, co możemy osiągnąć, się okazuje, że nawet jak upadnę, to było warto, nie? Bo po prostu chcę spróbować, bo to jest tego warte. Dokładnie, dokładnie. Jak to ostatnio też słyszałem, nie można nauczyć się jeździć na nartach na YouTubie. Czaisz to? To jest w ogóle mega, nie? Wiesz, są jakieś tam lekcje i tak dalej, ale musisz wyjść na ten stok i musisz poczuć te emocje, musisz poczuć to na nogach, te narty, ten śnieg, to Musisz się zimno. wypierdolić. Musisz się wypierdolić, dokładnie. Ja nie wiem, ja w ogóle. Bo często ludzie też jeszcze tak, też chciałem poruszyć takie coś, że często ludzie mówią, że jest takie coś, że ludzie boją się tych porażek. Ja akurat nie wiem, chyba tego nie mam w ogóle, bo bardzo rzadko w ogóle o tym myślę. Ale generalnie sukces się składa z porażek, nie? Tak, Że jest. jest to jedna porażka, albo ktoś tobie powie nie, że na przykład dzwonisz do, nie wiem, sprzedajesz coś i ludzie ci mówią nie. Albo że nie zarobiłeś tyle, ile chciałeś, albo po prostu projekt ci nie wyszedł, nie chciałbyś tak, żeby wyglądał, jak wygląda, ale to jest proces. My całe życie nasze jest procesem, nie? Ludzie nie chcą zaczynać czegoś, bo mówią, no bo ja teraz jestem w przejściach, dopiero przechodzę coś tam, że zmieniam się, że moje życie jest w tranzycji teraz. No, całe życie nasze jest takim procesem transition, tak zwanym po angielsku, nie? Tak, rozwojem. No właśnie, dokładnie. To jest po prostu rozwój i trzeba sobie z tego zdać sprawę i podjąć decyzję i działać, nie? Dokładnie.
próbować latać, pomimo tego, że jest spora szansa, że upadniemy. Ja tak powiem na zakończenie może do wszystkich, że jeżeli chcecie mieć to, czego nie macie, to musicie robić to, czego nie robicie. To jest takie moje motto ostatnimi czasy. Nie wiem, skąd to mam, gdzieś to słyszałem, ale... To ja znam inną wersję trochę, taką bardzo podobną, że jeżeli chcesz mieć to, czego inni nie mają, to rób to, czego inni nie chcą robić. Tak, dokładnie. I to samo, ja znam wersję podobną. Jak chcesz jutro mieć to, czego inni nie mają, to musisz dzisiaj robić to, czego inni nie robią. No dokładnie. Więc ja na przykład dzisiaj o 21 mam Zooma ze swoją grupą i na przykład ciśniemy, inni będą, nie wiem, coś tam robić. Dzisiaj byłem na siłowni, ostatnio zacząłem znowu ćwiczyć i jest fajnie. Nie wiem jak u was, mam nadzieję, że też podobnie, że działacie. Dokładnie. Cały czas. Okej. Okay. To co, kończymy powoli, nie? Dziękujemy wszystkim. Myślę, że możemy zakończyć. Pewnie. Wspomnijmy jeszcze, że mamy zamiar przynajmniej, zobaczymy jak wyjdzie, stworzyć z tego serię i zrobić z tego poniedziałek pod palmami i w każdy poniedziałek robić tego typu live. Będziemy zapraszać gości. Bardzo ważne. Będziemy omawiać najróżniejsze tematy. Wszystko będzie na żywo. I mamy nadzieję, że dzięki temu ten poniedziałek przestanie być dniem takim, że o Jezu, znowu do pracy, tylko poniedziałek będzie dniem takim, o Jezu, znowu będzie live, który można oglądać, żeby ludzie zaczęli kojarzyć. I właśnie to powiedziałaś, Katarzyno, jesteś teraz w ogóle na całym ekranie, chciałem ci powiedzieć, i jesteś współtwórcą tego pomysłu i chyba może nawet można powiedzieć 56% pomysłodawcą tego projektu. Chcemy właśnie robić to specjalnie w poniedziałek na znak, na symbol tego, że to Katarzyna, że w poniedziałek też może być kolejny fajnie. Kolejny tydzień przed nami, kolejna szansa, żeby polepszyć swoje życie, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby się rozwinąć, żeby ruszyć dupę w końcu. Dokładnie. Także chcemy wam dać, zakomunikować właśnie tym live, że następny poniedziałek o 18:30 możecie sobie zapisać, zanotować. Będzie to lub u mnie na fanpage, lub u Katarzyny. Katarzyny fanpage nazywa się Życie pod palmami. Mój fanpage, no to już wiecie, bo widzicie Kevin Marchwiak. Mamy nowy fanpage tutaj Tomka, też chcemy go polecić, serdecznie możecie zajrzeć. Od kelnera do milionera. Zapraszamy. Ja będę oglądał za tydzień pewnie, także... Tomek będzie oglądał, będzie komentował. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli wam się podobało i to możecie udostępnić. Jakieś serduszka, lajki bardzo mile są wskazane. To wszystko powoduje, że kanał będzie się nakręcał, że będzie więcej oglądających. Ja tutaj mamy 48 i bardzo to szanujemy, kochamy, lubimy i bardzo nam się podoba to, ale ja mam takie, ja w ogóle mam taką obsesję na temat social media, ja bym chciał, żeby tu było 1000, 1500, ale to wszystko przyjdzie z czasem, ale bo tak naprawdę to dzięki wam, nie? Dzięki wam. Także Tomek jeszcze ma książkę do wydania, ale to myślę będziemy później, wybierzemy jedną osobę, która udostępniła live'a i napisała w komentarzu chce. Tak, dokładnie, ta książka pojedzie do kogoś, na pewno. Poleci. Może pojedzie. Zmieni czyjeś życie, zobacz, potem będziemy mieć historię. Potem kogoś zaprosimy tutaj, żeby tak, ale wybierzmy kogoś z Polski, żeby była tańsza przesyłka, okej? Okay? Tylko nie z Nowej Zelandii, tak jak ja ostatnio piszę. Ja swoją książkę wysyłam do Holandii, by the way, którą robiliśmy live'a chyba w piątek. Natalia wygrała, wylosowana została i leci do Holandii książka. Także słuchajcie, dzięki, że byliście z nami. Coś jeszcze mamy dać do powiedzenia? Chyba nie. Starczy na dzisiaj. Ja tylko chciałem podziękować wam za zaproszenie i że było super, fajnie było was poznać i dla wszystkich działajcie po prostu, będą się cuda działy na pewno w waszym życiu. No, ja również bardzo dziękuję. Cieszymy się, Tomek, że byłeś z nami, że w ogóle poświęciłeś nam czas. Dzięki wielkie. I super. Odwiedzisz nas jeszcze kiedyś? Pewnie z chęcią, jak mnie tylko zaprosicie, a jak kiedyś będziecie w Krakowie lub w okolicy, dajcie znać, zrobimy wideo takie, wiecie, face to face. Takie live. Takie tak. Takie live. Zarąbiście. Dobra, dzięki jeszcze raz wszystkim oglądającym. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki Katarzyna, dzięki Tomasz. Cześć. See you later.